Cześć, w 14 odcinku Rozmów z Mistrzem odwiedzi nas Marek Madej, ilustrator, koncept artysta, pracował dla takich firm jak Platinum Image, Metropolis Software, Breakpoint, Riposta, Farm 51 i wiele innych. W chwili obecnej pracuje już od prawie 9 lat w CD Projekt Red, gdzie miał okazję współtworzyć Wiedźmina 3 oraz teraz wyczekiwanego Cyberpunka. Współtworzy polski event zrzeszający środowisko sztuki cyfrowej pod nazwą Promised Land. Jego specjalizacja to potwory, postacie, jak i cyberware w nowej grze. Nie lubi stać w miejscu, a jego pasją jest uczenie siebie, jak i innych. Pracował wiele lat jako nauczyciel koncept artów w szkole WIT w Warszawie. W tym odcinku porozmawiam na temat jego pracy, co go inspiruje, dlaczego warto wychodzić naprzód i poznawać osoby na różnych eventach. No to nic, no to zaczynamy. A powiedz mi, z Marcinem, co siedzieliście non-stop tak biurko w biurko, czy jak to? Nie, znaczy wiesz co, ja z Marcinem to w ogóle jest trzecia firma, w której pracujemy razem. Tak? Bo wcześniej pracowaliśmy w Platyżu i w Humanarku, znaczy w Humanarku to tak się w sumie minęliśmy. No ale no, z Marcinem dużo potworów razem robiliśmy w Wiedźminie. No. Tam w Cyberpunku też parę postaci, potworów raczej, potworów za bardzo nie było, więc... No właśnie, tak akurat tak zacząłeś, ale już słuchałem twojej rozmowy z Element Talks i właśnie tam mówiłeś, że pokazywałeś właśnie te rzeczy, które kojarzy tam z ArtStation właśnie Marcina, te potwory właśnie do Wiedźmina i mówię, że właśnie tworzyliście razem. Bardzo fajnie. Nie no, bardzo też... ładne. Bardzo ładne potwory, jak to, że, jeśli tak można określić. Dzięki. Ja mam tutaj jakieś po kolei rzeczy, ale jak widzę rzeczy w twoim pokoju, to od razu mi się przypomina inne pomysły, bo widzę, że masz t-shirt i tutaj jest jakaś kryptoreklama trochę. Znaczy wiesz co, to nie jest kryptoreklama, po prostu mam dużo tych ciuchów, bo po prostu co... wiesz, my chodziliśmy codziennie w tych ciuchach i każda osoba, która brała udział jakby w organizacji i tam pracowała przy evencie, po prostu miała ciuchy na każdy dzień, a mi się tego już uzbierało, wiesz, z 2-3 lat, więc ja po prostu mam dużo tych koszulek i tak jak siedzę w domu, to po prostu, wiesz, nie wybieram specjalnie, tylko łapię, co tam padnie. Bo ty na LinkedInie masz wpisane, że jesteś Creative Directorem. Jak wygląda twoja praca? Znaczy wiesz co, to było tak, jakby mam wpisane to w sensie w tym roku, ani w ubiegłym Promised Land. To była przerwa. A to stanowisko też bardziej jakby było bardziej z takiego względu, jestem wpisany jako Creative Director, bo jestem z takich osób, które jakby miały wpływ na kształt tego eventu, w sensie jakby podejmowania decyzji i tak dalej, to właśnie był Paweł Mielniczuk, który jest moim art dyrektorem. Mm-hmm. Sebastian, czyli art dyrektorem od postaci samochodów w Cyberpunku i tak dalej. Sebastian Kalaba, który jest, nie pamiętam jakie ma teraz stanowisko chyba, jest po prostu szefem całego działu animacji cutscene. No i ja, bo to generalnie też tak trochę wyszło, że zaraz po tym, jak, czy to jeszcze było przed skończeniem Wiedźmina, jakby zrzuciłem pomysłem, że mam, jakby firma ma możliwości, może fajnie było zorganizować taki event, bo jakby mój pomysł był czymś na mniejszą skalę, a potem jak już Wiedźmina skończyliśmy i Pawłowi Mielniczukowi się udało przekonać Adama Badowskiego do tego, żeby coś takiego zrobić, to od razu to się to po prostu urosło do dużego eventu, bo tam Adamowi się ten pomysł spodobał, znalazł nam właśnie fajne miejsce w Łodzi, czyli to EC1, to jest naprawdę klimatyczne, no i jakoś tam to się jakby rozwinęło i z tego, co tam jakby z opinii ludzi, którzy brali udział, to w większości mieliśmy pozytywne opinie, więc mam nadzieję, że z eventem jeszcze wrócimy. Na razie co z nim będzie, jeszcze nie wiadomo. No to przyszłość pokaże. Na pewno wiele osób by chciało jakby do tego wrócić, zwłaszcza po premierze Cyberpunka, żeby się podzielić też rzeczami, które nam się udało jakby
podczas do Cyberpunka stworzyć. No, no, no. Nie mówisz konkretnej daty. Znaczy wiesz co, bo to nie mówię konkretnej daty, bo jej nie ma. To tak samo, jakby tak, jak była decyzja o tym, że wstrzymujemy się z eventem, bo trzeba się skupić na Cyberpunku, no to specjalnie nie było ustalenie nowej daty, bo wtedy jeszcze nie było zapowiedzianej daty premiery Cyberpunka, więc nikt nie chciał niczego jakby ustalać, nie? Z góry. No. Ustalać też, ale też, bo jakby ludzie, którzy by byli bardziej w temacie, mogliby wydedukować, że okej, okay, czyli Promised jest w przyszłym roku, więc premiera pewnie też będzie po drodze, więc no, no, no. Z tego powodu też nie było podanej daty. Po drodze też data premiery się przesunęła, pojawił się koronawirus, więc no, ten rok taki trochę jest, znaczy ogólnie patrząc po tym, co się dzieje na świecie, to taki niesprzyjający do takich eventów, nie? I nie wiadomo też, kiedy... Zwłaszcza, że większość eventów, które jakby miały się wydarzyć w tym roku, ja miałem na przykład na EFCC jechać jako speaker, no i większość tych eventów po prostu się wydarzyła tylko online, więc to na pewno dalej ma jakąś wartość, ale na przykład ci wydaje, że wiele osób też jeździ na takie eventy głównie ze względu na klimat na miejscu i możliwość poznania ludzi bezpośrednio, bo to trochę jest, jednak ma dla wielu osób ma trochę większą wartość niż same prelekcje. No, fajnie jest, takie rzeczy, które są niezaplanowane, to są też fajne niż te zaplanowane, nie? Na takich eventach, nie? To było przez przypadek kogoś poznać. Czy... No tak, zwłaszcza, że czasem jest tak, że nawet z samych ludzi, którzy biorą udział w evencie, czasem można wpaść na artystów, których się samemu podziwia, bo po prostu przyjechali jako uczestnicy, więc... No, dokładnie. No to takie przypadkowe sytuacje, nie? Dokładnie. Albo możesz kogoś nie znać z twarzy i potem nagle ktoś ci pokazuje portfolio i jest tak, o, to ty! Raz widziałem jednego gościa właśnie, na FCC był jeden gość, który przyjechał z koszulką, na której miał z tyłu nazwisko, a z przodu swoją pracę z ArtStation. No. Tak, ludzie się śmiali, że w sumie to jest dobry pomysł, bo to bardzo często się zdarza, że ludzie znają cudze prace, ale niekoniecznie jak ta osoba wygląda. No. Ciekawy pomysł na marketing, nie? No to część już pytań mamy odhaczone odnośnie właśnie na przykład Promislandu, ale jeszcze chciałbym wrócić, pewnie to cię może, bo już pewnie pytał cię ktoś, znaczy wiem, że byłeś pytany odnośnie tego, jak to wyszło, że zacząłeś rysować. Kiedy powiedziałeś sobie, o kurczę, ale fajnie byłoby, żeby zostać rysownikiem, czy to po prostu... Znaczy, bo to dla mnie to są dwa różne pytania, kiedy zacząłem rysować, a kiedy jakby ja mam ścieżkę, tak. Bo takie pierwsze rzeczy, w sensie, ja to już opowiadałem chyba w jednym albo w dwóch wywiadach, że tak. Moje pierwsze wspomnienie jakby z rysowaniem związane, to było, gdzie miałem gdzieś z 5 lat i po prostu zostałem sam w domu, i akurat w telewizji zobaczyłem trailer Parku Jurajskiego i po prostu tak się podjerałem tematem, że nie mając zabawek, wziąłem po prostu kartki papieru i zacząłem te dinozaury rysować i stwarzać scenę z tego trailera. Potem w ogóle pierwszym filmem w ogóle, jaki widziałem w kinie, to był Park Jurajski. Drugim był Król Lew, a wiesz, biorąc pod uwagę, że miałem 6 lat, klasyki. A ten film trochę, tylko wiesz, ja po prostu nie wydaje mi się, żeby na przykład Park Jurajski był odpowiednim filmem dla 6-letniego dziecka, bo to jednak trochę się dziwię, że w ogóle mnie wtedy z tatą wpuścili do tego filmu. Jakbyś szedł sam, to może już ciężej, nie? No pewnie ciężej. No. Ale tak samo pamiętam, jak na Matrixa z kumplami kombinowaliśmy, bo film był od 14 roku życia, a my tam jeszcze nie mieliśmy chyba. No. Też było kombinowanie i próba przekonania. Znaczy nie, bo o tym wtedy akurat byliśmy z samymi kumplami. No, ale wracając do tego rysowania, to było tak, że właśnie na początku to tak
w zasadzie to nie było związane jeszcze z rysowaniem, tylko po prostu z tym, że nie miałem zabawek i potrzebowałem, znaczy moja kreatywny umysł sam stworzył coś, żeby sobie jakby tą potrzebę w jakiś sposób zaspokoić. Potem był taki okres, że po prostu przez następne parę lat dostawałem głównie z zabawek dinozaury. Tam po drodze było trochę takich momentów, które jakby mnie w tą stronę rysowania jakby nakierowały, gdzie i doprowadziły do tego, jakby co robię dzisiaj. Na przykład jednym z takich motywów było to, że jakby jak zaczynałem grać w gry tak na PC-cie, bo gram w gry praktycznie też odkąd pamiętam, na początku na Atari w ogóle 65X, gdzie tam jeszcze, jak dzisiaj by się komuś opowiadało, że po prostu grę się odpalało z kasety i mój tata jeszcze te gry w ogóle nagrywał przez radio, no po prostu dzisiaj za głowę łapie. To nie słyszę. Aha, przez radio, nie? Bo tam kopiowałeś, tak? Po prostu tam wszystko było nagrane za pomocą dźwięków. Po prostu na tą kasetę magnetyczną, na tą taśmę się nagrywało te dźwięki i po prostu i z magnetofonu, jak się grę wczytywało, no to głównie przez jakby dokładnych jakby zasad działania tego jakby nie znam, bo jakoś się nie wdrażałem, ale pamiętam, że jak się próbowało taką grę wczytać, no to wszyscy musieli się w pokoju nie ruszać, bo każde drgnięcie powodowało to, że to wczytywanie gry, które trwało tam czasem nawet 20 minut, no bo to tak jakby skanowało ci te dźwięki z kasety i potem przetwarzało na kod, który był jakby odpalany, uruchamiany przez Atari, więc... Dobra, ale przechodząc dalej do tego w sumie, o czym chciałem opowiadać, że z takich gier, w które bardzo dużo grałem, to były gry tworzone przez Interplay i Black Isle i BioWare, czyli tam Baldur's Gate, Icewind Dale. I z kumplami po prostu prowadziliśmy stronę o tych grach, nie? W sensie o świecie i tak dalej. I w ogóle tam mieliśmy pewnie po jakieś 14 lat właśnie. I ciekawe to było to, że i jakiś magazyn wtedy, który wtedy wychodził związany z fantastyką, się nas odezwał, żeby nawiązać współpracę i mieliśmy potem jakby współpracę jakby z większym portalem, więc jak dla dzieciaków to było takie wow. No i ja tam robiłem, poza tym, że robiłem content na tą stronę, to też robiłem właśnie grafikę jeszcze w programie, który był jakiś dołączony do drukarki. On był bardzo mocno ograniczony, więc tam część rzeczy w ogóle robiłem w Paint'cie, składałem jakby, to się te wiele stron z tego typu robiło na takie zasadzie, się po prostu robiło screena z UI z gry i się to komponowało tak, żeby to wyglądało, pasowało do strony. Wiadomo, że wtedy to się nikt nie przejmował prawem autorskim, po prostu robiło się to dla fanu. No i w pewnym momencie jakby stwierdziliśmy z kumplami, że jakby mieliśmy taką podjarkę Photoshopem. Jakby kumpel też załatwił pirata i zaczęliśmy się tego wspólnie uczyć, tutoriale i tak dalej. Ja byłem jedynym, który jakby stwierdził, że spróbuję coś. Zobaczyłem właśnie na jednej stronie, która była o Planescape Torment, że część tego designu strony po prostu była narysowana i próbowałem to myszką odtworzyć. Ciekawe było to, że moja mama chyba to zobaczyła, bo w najbliższe święta dostałem po prostu tablet graficzny pod choinkę. Miałem wtedy chyba 15 albo 16 lat, chyba 15. Ja nawet w sumie wtedy nie ogarniałem za bardzo, co takiego istnieje. To nawet nie był pentagram, tylko jakiś jeszcze gorszy tablet, ale wystarczył do tego, żeby się w temat wkręcił i zamiast czasem pójść na imprezę, to po prostu został w domu i tam sobie rysował. No tam dużo wpływu na to też miało to, że zarejestrowałem się od razu na takim forum max3d.pl, gdzie potem poznałem jakby na tym forum sporo jakby obecnych znajomych, których już jakby bezpośrednio poznałem tak naprawdę przyjeżdżając do Warszawy. No i tam po drodze też było jeszcze tak, że zacząłem od pracy w grach mobilnych, potem
udało mi się dostać pracę w Metropolis Software przez kumpla, którego też poznałem, bo jak dostałem ten tablet, zacząłem rysować, to po prostu szukałem każdej możliwej opcji, żeby... To były jeszcze czasy, gdzie za bardzo ludzie nie robili indie gier, bo jeszcze wtedy to jakby nikt jakby o tym za bardzo nie myślał. Było dużo trudniej się jakby wydać swoją własną grę albo dostać się do wydawcy. Dopiero potem, jak się Steam otworzył, jak się pojawił Apple Store i tak dalej, to się zaczęła jakby fala tego tworzenia gier przez wszystkich, którzy chcieli w ogóle tego spróbować. W tamtym czasie w ogóle to było tak, że to się nazywało jakby projektami niezależnymi. W zasadzie zabierały się za to osoby, które chciałyby robić gry, ale gier jeszcze nie umiały robić. No i szukałem takich opcji w necie. I po prostu tam do paru dołączyłem. Jedno z nich było Azero, gdzie między innymi poznałem Mateusza Kanika, który jako pierwszy w ogóle wylądował w CD Projekcie z tej całej ekipy. Tam przy Wiedźminie chyba był gameplay dyrektorem. Nie pamiętam, że jaka była pozycja przy Wiedźminie, no ale przy Wiedźmie jednak trochę to jakby od pierwszego już pracował. No to się robi po prostu wszyscy w tamtym okresie, jakby część osób, które jakby przy tych projektach pracowały, już umiało coś tam zrobić, no ale dla mnie to była jakby pierwsza nauka, jakby szansa na to, żeby zobaczyć, jak to w ogóle wygląda. Ja do takich projektów chyba do paru dołączyłem. Jedynym chyba z takich projektów, który w ogóle doszedł do skutku, także został wydany, to była jakby, oryginalnie to się nazywało Burżuazja, a zostało to wydane potem jako Afterfall chyba. No tylko to po prostu ekipa znalazła wydawcę, który to potem jakby sponsorował, co się znalazło na Steamie i tak dalej, tam dokładnie jakby całego procesu jakby powstawania tej gry już nie śledziłem za bardzo, ale wiem, że z tamtych wszystkich projektów to był chyba taki jedyny, znaczy, bo ta ekipa za zero też w pewnym momencie stworzyła grę lub dwie, które zostały wydane, takie małe gry po prostu, żeby jakikolwiek budżet zebrać. No ale to też jakby jak wszyscy zaczęli już jakby w branży pracować, no to takie projekty zazwyczaj się gdzieś tam rozchodziły, bo każdy szedł w swoją stronę. Często właśnie były takie sytuacje, że jak ktoś już znalazł gdzieś pracę, to potem na przykład pomagał komuś podczas w procesie rekrutacji, bo na przykład to, co mi jakby dała znajomość w przypadku jakby tego, że się dostawałem do Metropolis, to było głównie to, że z jednej strony w firmie wiedzieli już, że jestem znajomym i ktoś za mnie poręcza, że jestem spoko, a z drugiej strony miałem jakby info, jak na przykład nie dostawałem maila, to mogłem się po prostu upomnieć przez tego znajomego, czy jakby jaka jest sytuacja, jaki jest status jakby całego procesu rekrutacji, więc to tyle w kwestii jakby ułatwień, bo jednak koniec końców trzeba jakby konkretne umiejętności już prezentować, żeby pracę dostać. No. Zawsze to jest taki moment takiej trochę paniki, nie? Że jak tam z różnymi osobami rozmawiałem, typu przed zatrudnieniem, to już dawno, dawno możesz nie pamiętać, nie? Takich rzeczy. Znaczy, wiesz, na przykład rekrutacja na pewno jest jakby stresującym procesem, zwłaszcza jeżeli na przykład się nie ma pracy, nie? Bo tak. Jeżeli ktoś po prostu szuka jakby okazji na zmianę, ale jednak ma stałą pracę, no to trochę pewnie inaczej do tego podchodzi i łatwiej mu jest w ogóle rozmawiać o tej pracy. No, ja miałem taki okres, że w jednej, znaczy, bo tak naprawdę dwa razy miałem taką sytuację, że firmy, w których pracowałem, na przykład Metropolis Software, no to się tak jakby z tego, co wiem, to prawa do marki dalej ma CD Projekt, bo ja zacząłem pracować w Metropolis Software, jak zostało to studio kupione już przez CD Projekt. Tylko, że
Nie pamiętam już dokładnie, jakie tam były struktury. Generalnie jakby studio dalej się finansowało samo i to był okres, w którym jakby był kryzys. Okej, w Polsce może tego nie było aż tak bardzo odczuwalny, ale dla firmy, która jakby wydaje grę i szuka wydawcy za granicą, no to jest jednak duży problem. Wtedy też CD Projekt miał problemy związane z tym, że konwersja Wiedźmina pierwszego na konsolę, która była zlecona w firmie zewnętrznej, to się też nie udało, więc firma też przez to miała, jakby tam było dużo takich złożoności, które doprowadziły też do tego, że ta gra, przy której pracowałem, ona była oficjalnie jakby ogłoszona jako day, po prostu nie doszła do skutku, no i trzeba było po prostu w pewnym momencie sobie szukać nowej pracy, nie? I wtedy jeszcze w tamtym momencie, gdzie tak naprawdę to był chyba mój dopiero drugi rok jakby pracy, nie byłem przygotowany na coś takiego i w sumie miałem, jakby żyłem od pierwszego do pierwszego, bo też w tamtych, no. Wiesz, zwłaszcza jeżeli się nie ma za dużo doświadczenia i dopiero zaczynasz pracę na jakimś tam stanowisku juniora, no to nawet jakbyś, wiesz, mieszkając w Warszawie, jakbyś chciał odkładać pieniądze, to wtedy było to dość jakby problematyczną sprawą. Teraz jest trochę inaczej, bo jednak te stawki, przynajmniej w dużych firmach, to poszły jednak trochę do przodu. No ale też wydaje mi się, że pomimo tego, że jest na przykład więcej ofert związanych jakby na przykład z konceptartem, to problem jest taki, że jakby świadomość, że taka praca istnieje dzisiaj, jest dużo większa i jednak pracę jest stosunkowo dostać trudniej. Nie ze względu na jakby umiejętności, ale jeżeli się szuka na przykład takiej jakby stanowiska, gdzie się nie ma jeszcze doświadczenia, czyli jakby juniora albo stażu, no to ilość osób, które się o takie stanowisko stara, jest po prostu tak duża, że często potrzeba po prostu dość dużo szczęścia. No pamiętam, jak pracowaliśmy przy Gwincie i ogłosiliśmy, że będzie staż w zespole, były dwa miejsca i chyba było, albo nie pamiętam już, albo 600, albo 800 zgłoszeń, z czego jakby, wiadomo, nie każdy się nadawał, ale nawet jakby biorąc pod uwagę tam, że te zgłoszenia były przebrane, już zostały wybrane osoby, które już jakieś umiejętności miały, no dalej z tego co pamiętam chyba było, nie wiem, z 60 albo 40 osób, już nie pamiętam dokładnych liczb, ale to było dalej spora liczba osób, które były po prostu zaproszone do studia na test. Więc, ale to i tak jest dalej, wiesz, jeżeli masz na przykład 30 osób na miejsce i każdy gdzieś tam reprezentuje jakiś poziom, który na... Pamiętajmy, że tutaj rozmawiamy o stażu dalej, nie? Czyli to, czy dostaniesz pracę, to jeszcze zależy potem od tego, jak będzie wyglądała sytuacja w trakcie stażu. Więc z tej perspektywy osoby, która dopiero próbuje znaleźć pracę, no to często jakby może to wydawać się bardzo jakby przytłaczające. No. Próbujesz gdzieś znaleźć pierwszą pracę, a jednocześnie masz dużą konkurencję i co dalej, nie? Taki 40 osób i pewnie wydaje mi się, że każdy z nich moglibyście zatrudnić i teraz jak osoby wyróżnić, nie? Bo to jest właśnie też ten problem, że jakby kwestie edukacji. Jakby teraz powstały szkoły, które jakby uczą game devu, ale to rzadko są jakby na przykład typowo artowe szkoły. Ja na przykład uczyłem na uczelni, która była jakby... Tam głównie się skupiała na programowaniu, ale też był jakby wydział taki bardziej graficzny, tylko że to był taki wydział, gdzie się szło i po prostu uczysz się wszystkiego. W sensie tam nie było jakby... Tam były jakieś specjalizacje, ale one niekoniecznie się wiązały jakby z konkretnymi rzeczami jakby w samym game devie albo w branży.
I na przykład moje zajęcia z koncept artu, no to był po prostu jeden semestr, czyli tam 5 miesięcy przez, jeżeli ktoś robił na przykład licencjat, to 3,5 roku. Co prawda były na przykład zajęcia z perspektywy i tak dalej, ale no ale na przykład ja na swoich zajęciach to musiałem często powtarzać. Więc tak naprawdę z jednej strony na przykład są te studia, ale to dalej jest jakby taki punkt wyjściowy, w którym się dopiero człowiek uczy, przynajmniej ja tak podchodzę, ja tak widzę studia, uczysz się dopiero jak się potem samemu uczyć i przygotować do samego zawodu, bo jednak nawet to, że ktoś dostaje jakby 6 czy tam dobry z plusem z obrony na licencjacie, to jeszcze nie znaczy, że jest przygotowany do tego, żeby w branży pracować. Mhm. A na takim etapie tak naprawdę najszybciej się nauczyć właśnie już pracując z ludźmi, tylko problemem jest właśnie Ta pierwsza praca. No. Jednym z rozwiązań może być na przykład właśnie, teraz to się robi jakby coraz bardziej popularne, jakby mentorshipy w necie, nie? Tylko że to też jest tak naprawdę często bardzo, stosunkowo jeszcze niewiele osób tak naprawdę te mentorshipy, mi się wydaje, prowadzi, bo jednak większość osób jakby robi to, co robi, dlatego że lubi rysować, a niekoniecznie lubi ludzi uczyć. I to też jest tak, że nawet jakby ktoś może prowadzić mentorshipy, ale niekoniecznie być na przykład dobrym nauczycielem. To też trzeba zwrócić na to uwagę, że to, że ktoś na przykład robi fajne ilustracje albo fajne koncepty, to jeszcze nie znaczy, że będzie kogoś potrafił nauczyć, a często jest nawet tak, że często na przykład dobrzy nauczyciele niekoniecznie są zawsze tymi najbardziej popularnymi artowo ludźmi, czyli Ktoś może dobrze uczyć, ale średnio rysować, albo może... Czy może niekoniecznie średnio rysować, tylko po prostu może na przykład jakby dobrze rysować, ale nie być rozpoznawalnym na przykład na tle tego wszystkiego, co się na przykład dzisiaj dzieje na ArtStation, bo teraz na ArtStation się pojawia po prostu taka ilość artów, jeszcze w stosunku do tego, co na przykład pamiętam, ArtStation tak naprawdę powstało po tym, jak został zamknięty CG Hub. No to w stosunku do tego, co się pojawiało na CG Hub, jaka tam ilość się pojawiała, to teraz na ArtStation po prostu są jakieś niebotyczne ilości prac i na przykład ciężko już jest na przykład w ogóle być na bieżąco z tym, co jest tam rzucane, więc... Ale to też powoduje problem tego typu, że na przykład jeżeli ktoś dopiero zaczyna i nie ma jeszcze, przez to jaki tam jest system tego, i nie ma jeszcze ktoś na przykład osób, które go followują, chociaż z tego co słyszałem, to już usunęli jakby ten chyba stronę z pixami, bo tam głównie chodziło o tą stronę trending, z której ludzie najczęściej korzystali, czyli na tej stronie się głównie znajdowały osoby, które już jakby to, czy się na tej stronie znalazło, czy nie, zależało głównie od tego, ile lajków się po prostu dostanie i też od tego, jaka waga tych lajków była, bo jeżeli ktoś na przykład z dużą ilością followersów kliknął lajka, to taki lajk miał dużo większą wagę niż ktoś, kto tych followersów na tym ArtStation nie ma, więc to doprowadzało tylko do tego, że osoby, które miały już dużo followersów, z każdą kolejną pracą miały coraz więcej, a takim, które dopiero zaczynają, jakby jest jednak się trudniej przebić. No a nie ukrywajmy, że dzisiaj na przykład te jakby social media i jakby na przykład taki ArtStation jest dość istotną rzeczą, jeżeli ktoś na przykład szuka klientów, bo nawet my szukając ludzi, którzy jakby mogliby robić ilustracje do Gwinta, no to głównie korzystaliśmy już poza szukaniem jakby po ludziach, po nazwiskach, które znamy, ale też jakby ArtStation było jednak jednym z głównych źródeł jakby poszukiwania artystów. No a żeby na kogoś trafić, to jednak ta osoba musiała się pojawiać gdzieś tam na tych pierwszych stronach. No tak. No,
Na ArtStation można teraz porównać do DeviantArtu, że jakby tam tak dużo się pojawia ilość nowych rysunków, że po prostu to już jest w setkach na minutę pewnie. Znaczy, albo coś takiego. Nie? Może niekoniecznie, bo jednak na DeviantArcie tam się dość... Znaczy DeviantArt też trochę działał czasem jak takie forum, gdzie były też konkretne grupy ludzi, konkretne jakby tematyki pracy. Jak ktoś na przykład w jakiejś konkretnej tematyce chciał się obracać, to jednak było łatwo mu znaleźć osoby jakby z tego konkretnego kręgu. A teraz jedyną tak naprawdę opcją chyba na ArtStation to jest jakby szukanie po ludziach, kogo ludzie na przykład followują, na przykład. Tak, tak. Jak chcesz znaleźć jakąś nową osobę, nie? To wchodzisz po prostu w kogoś, kogo on śledzi i dopiero tak dalej, nie? No to też tak zauważyłem, że ja przeglądam ArtStation. Znaczy wiesz, no też jakby wchodzenie na ArtStation czasem się też wiąże z tym, że wiadomo, każdy reaguje inaczej, nie? A czasem można się po prostu jakby zdołować trochę, nie? Bo wchodzisz na ArtStation, ktoś wrzuca pracę z projektu jednego, drugiego komercyjnego, jeszcze jakieś prace prywatne, jeśli wszystko jest po prostu w super jakości, jeśli zastanawiasz się, jak on to zrobił i kiedy jeszcze miał na to czas, nie? Bo... No tak, no, trzeba czasami odpocząć, nie? Niestety. Czasem na przykład mnie oglądanie cudzych prac jakby motywuje, a czasem jednak tak tylko jakby odpycha od robienia jakby swoich rzeczy. Patrzysz po prostu, mówisz, nie no, nie dotrę do tego nigdy i idę zjeść pizzę, obejrzeć jakiś serial. Nie ma sensu, nie? Tak można sobie pomyśleć, nie? Jak patrzysz na pracę jakiegoś, no takiej osoby, no, którą uważasz za ale super. To, ale też jest coś takiego na przykład jak efekt ArtStation, że co teraz bardzo łatwo zaobserwować, że widać trendy, jakby co się robi popularne, bo ktoś rzuca coś fajnego, co jakby jakby dostało dużo lajków i nagle widzisz jakby masę kopii tego tematu, albo po prostu wiele rzeczy, które na przykład bardzo podobnie do siebie wyglądają, nie? I też niekoniecznie mówię, że każdy musi być jakiś super oryginalny, bo jednak jakby większość pracy dla ludzi jest jakby w takich tematach, które niekoniecznie zawsze szukają jakiejś super oryginalności, po prostu bardzo często to jest po prostu praca, jakby jest, są jakieś wymogi jakby w kwestii projektu, co jest potrzebne. I fakt, można być jakby takim artystą, który ma konkretny styl i bazuje tylko na projektach, które mogłyby jego styl wykorzystać, ale wiadomo też nie, jakby cała branża też potrzebuje masy ludzi, którzy jednak są w stanie pracować przy różnych projektach, bo też niektórzy łatwiej sobie radzą na przykład ze zmianą studia z każdym projektem, bo jeżeli na przykład kolejna gra studia nie jest jakby w tej stylistyce, która komuś pasuje, no to trzeba po prostu poszukać sobie innego miejsca. Niektórzy wolą jednak się gdzieś tam ustatkować i siedzieć w jednym miejscu i też lubią na przykład pracować z różnymi tematami albo z różnym stylem. No to wszystko zależy też od osoby. Zgadzam się. No nie. A ty jak się określasz? Czy lubisz pracować nad różnymi rzeczami, czy właśnie, masz jakiś konkretny swój styl? Właśnie z moim problemem, znaczy ja uważam tak o trochę problem, że właśnie ja lubię pracować nad różnymi rzeczami i bardzo szybko się nudzę jednym tematem. To znaczy, to może brzmieć dziwnie, bo jednak i przy Wiedźminie, i przy Cyberpunku jednak spędziłem ileś tam lat. Dla niektórych osób to jakby jest niewyobrażalne, że można by było przy jednym projekcie tyle czasu siedzieć. No. No ale to też były na tyle duże projekty, że jednak ta różnorodność tematów, przy których pracowałem, była jednak dość duża. No i też sam fakt tego, że jakby po Wiedźminie, który był projektem fantazy, totalne 180 stopni i wiesz, najpierw pracowałem przy fantazy, a potem od razu cyberpunk, nie? Więc na przykład
dla niektórych na przykład to mogłoby być bardzo jakby aż za duża zmiana, bo jednak w niektórych tematach trzeba trochę inaczej myśleć. W sensie projektowanie cyberware'u, a projektowanie potworów to jednak wydawałoby się, że podobna rzecz, ale jednak trochę w takiej kwestii jakby myślenia o samym projekcie jest trochę różnic w tych tematach. Nie? Na przykład w cyberpunku jakby w kwestii konceptowania, na przykład w Wiedźminie wszystko koncepciarze robili w 2D i potem na przykład w sumie Marcin o tym wspominał, nie? Że potwory jak powstawały, no to ta część konceptowa tak naprawdę w 3D jakby była po stronie na przykład Marcina. Znaczy, bo Marcin jakby prawie chyba większość potworów w ogóle zrobił do Wiedźmina 3. No i to też jakby... wiesz, to też to tak wyglądało, że powstał ten pierwszy koncept. Znaczy, tam też było sporo potworów, które jakby bazowały już na rzeczach, które na przykład były z poprzednich części i trzeba było je odświeżyć. Nie? I dlatego też na przykład... ten świat w Wiedźminie 3 mógł być tak duży i stworzony jakby tak małym zespołem, nie? Bo zespół, który tworzył Wiedźmina był dużo, dużo mniejszy niż to, co jest teraz w Cyberpunku. No ale jakby tak jak mówiłem, że ta część konceptowa jakby w 3D jakby była po stronie postaciowców, jakby to się tak ten dział cały nazywał. I wiesz, to często wyglądało tak, że pracowaliśmy razem, żeby jakby ten bazowy koncept, który był tylko narysowany, gdzie część rzeczy tak naprawdę mogła być trochę pościemniana, bo jednak rysując koncept 2D, nawet jeżeli on jest jakby w perspektywie, która jest niby poprawna, to tam można parę rzeczy naściemniać, że fajnie jednak ten potwór wygląda, a potem jak już robisz coś w perspektywie i szukasz tych proporcji, no to czasem się może okazać, że jednak część rzeczy fajnie było jednak zrobić trochę inaczej, bo pod innym kątem ten potwór już na przykład tak fajnie nie wygląda. W przypadku Cyberpunka jednak dość dużo rzeczy też konceptowaliśmy w 3D. Na przykład, wiesz, wszystkie bronie, no to jednak można by było na przykład narysować koncept broni i potem liczyć na to, że modeler to wymodeluje i będzie wyglądało fajnie, nie? Ale tam po prostu było tyle szukania jakby różnych rzeczy. Czasami na przykład, to dalej było tak, że ten koncept powstawał, ale to nie było tak, że wszystko było już jakby rozpracowane. Czasami jakby dość duża część jakby tego procesu twórczego też zostawała po stronie artysty 3D. Mhm. No ale jednak jakby ta praca w 3D przy cyberpunku, przy takich tematach jak na przykład broń albo cyberware, no to była trochę jednak wymogiem, bo raz, że rysowanie rzeczy technicznie i myślenie o projekcie, tak jakby, znaczy, dlaczego, no, z mojej perspektywy jakby samo 3D jakby jest dość fajnym narzędziem, zwłaszcza ZBrush, że to takie rzeczy projektowe, głównie dlatego, że w momencie, w którym rysuję i próbuję projektować, to często staram się i projektować i myśleć o tym, żeby anatomia była poprawna, na przykład w przypadku potworów albo postaci, i żeby na przykład walor się na postaci zgadzał, światło, i bardzo łatwo jest gdzieś to swoje skupienie jakby w różne miejsca wrzucić, a nie skupić się na tym jakby głównej części, którą jest projekt. A w przypadku na przykład pracy w ZBrushu i pracując na przykład jakby z bryłą, nie muszę się martwić o to, czy to jest dobrze narysowane w perspektywie, bo to już jest jakby bryła 3D. Nie muszę się martwić o tym, że jak wygląda światło na tym obiekcie, bo gdzieś tam ZBrush mi jakiś uproszczony model światła na tym obiekcie pokazuje. Wiadomo, że to też ma swoje ograniczenia, dlatego na przykład w kwestii konceptowania warto się na przykład tematami 3D wspomagać, a nie nimi głównie ograniczać, nie? Czyli trzeba gdzieś tam znaleźć takie swoje jakby rozwiązanie i ten balans, ile
używać jakby tych narzędzi 2D i ile 3D, żeby jakby ten końcowy efekt był możliwie jak najfajniejszy i też z perspektywy produkcji w jak najkrótszym czasie, bo to jest jednak też dość istotna rzecz, o której jakby, która się jakby tak wracając trochę też do tego tematu jakby osób, które są jakby, nie mają jeszcze doświadczenia, to jest jakby ta praca jakby z konkretnym deadline'em. To jest coś, z czego różni ludzie sobie z tym radzą, bo po prostu niektórzy się na przykład bardzo mocno do projektu przywiązują, niektórzy chcą bardzo jak możliwie jak najfajniejszy projekt zrobić, ale na przykład nie są w stanie tego zrobić w zadanym terminie i często na przykład to bardzo długo przeciągają. Ja sam wiem po sobie, że pierwsze rzeczy, które robiłem, to potrafiłem robić dwa razy dłużej niż mi się wydawało, a nawet dzisiaj jest tak, że na przykład jeżeli robię jakiś projekt dla fanu, na przykład dla znajomego, który płaci mało, ale projekt jest fajny, no to wtedy też mi się zdarza na przykład ten projekt chcieć zrobić fajnie, ale z racji tego, że jestem do niego przywiązany, a mam trochę większą możliwość, jakby nie ma takiej presji na przykład czasowej, no to wtedy też mi się zdarza pracować nad tym dużo dłużej niż tak naprawdę pewnie często powinienem. No. Czyli mówisz, że jakieś bronie i tak dalej to właśnie w ZBrushu były robione. A czy broń, znaczy, czy to że wszystko... Konceptowałeś właśnie. Ja akurat przy broniach nie pracowałem. Jakby cyberware to masz na myśli? Wszczepy, czyli na przykład tam, jak tam Night City Wire 2 było, nie wiem, 3 tygodnie temu, czy miesiąc, i były pokazywane bronie i na koniec były na przykład właśnie bronie, które były wmontowane w ramiona. To tam na przykład był Mantis Blade, który akurat... robił znajomy z zespołu Ben Andrews, ale on też tam, to też było tak, że często wiele projektów tak naprawdę robiła więcej niż jedna osoba gdzieś tam na jakichś etapach, w sensie to często to miejsce, tak jakby ta granica między tym, kiedy coś jest twoim projektem, bo wiele rzeczy, które tak naprawdę powstały do tej gry, to jest jakby efekt pracy wielu osób. Na przykład ja pracowałem przy takim wszczepie, który się nazywa Guerrilla Arms, który jakby powoduje, że postać jest silniejsza, no ale tam był też taki, większość czasu pracowałem nad tym sam, ale był też taki moment, w którym jakby pracowało nad tym więcej osób, bo po prostu coś trzeba było przeprojektować szybko. Potem też ten jakby osoba z zespołu, która modelowała, to później też pracowała jakby też nad projektem, więc część rzeczy, jak one finalnie wyglądają, też jest jakby zasługą tej osoby. Więc no, praca przy tak dużym projekcie i odgradzanie jakby się artystów od jakby pracy zespołowej, to też była moim zdaniem jakby taką niewykorzystaną szansą, bo tak w praktyce często projekty, przy których pracuje parę osób, często finalnie wyglądają po prostu fajniej. No. Oczywiście to też jest potem problematyczne, bo też wiele osób na przykład w tej branży, jednak chciało być jakby czasem trochę samolubna i po prostu móc być w stanie powiedzieć, że okej, okay, to jest po prostu moje i ja przy tym pracowałem. Wiadomo, że są takie na przykład tematy, przy którym ktoś zrobił 90% pracy albo 95%, a druga osoba tylko tam jakiś mały procent pracy, ale to wszystko jest jakby takie ciężkie do określenia, ile ktoś miał wkładu czasem. Czasami jakby finalna praca, w sensie finalny na przykład koncept zrobiła jedna osoba, ale na przykład inne osoby zrobiły wcześniej bardzo dużo pracy w kwestii researchu i jakby wstępnego kierunku artystycznego, więc to jest taki dość złożony temat. No, że masz coś takiego, że i zawsze jak na przykład jest praca nad
jakimś postacią, czy tam czymś innym, no to zaczyna ją koncept artysta, a potem kończy ją rzeźbiarz, czy tam bardziej osoba 3D, nie? I to jest zwykle praca już dwóch osób, nie? Chyba, że jesteś Witali Bulgarow i robisz wszystko od zera, nie? Znaczy wiesz, znaczy ja tu są też takie na przykład tematy, w której wiesz, ktoś na przykład zaczął, tak na przykład jak Jan Marek, jakby stworzył jakby bardzo wiele postaci do Wiedźmina 2 i bardzo dużo wniósł jakby w kwestii samego kierunku, jak te postaci wyglądają, bo po prostu zaczął wprowadzać takie tematy, których jakby wcześniej przynajmniej ja nie widziałem za bardzo w grach, czyli jakby takie rozwiązania kostiumowe z renesansu. I wiesz, jakby i tutaj on już ma wkład w to, jak to finalnie jakby ten... Znaczy wiadomo, że to nie tylko... Taki styl, kierunek, nie? Pracował, nie? Ale nawet to nic nie jest... A potem na przykład ja dołączając do zespołu jednak trochę na tym bazuję, co tam powstało. Wiadomo, że dodaję też rzeczy od siebie. Wiadomo, że też w tym jest jakby też i wkład art dyrektora i też całościowo jakby najważniejszą jakby częścią projektu jest jednak jakby... Znaczy najważniejszy jest projekt i gra może wyglądać super fajnie, ale jeżeli na przykład historia i gameplay nie będzie się składał razem z tymi wizualiami jakby w jedną całość, no to też ta moja praca też nie będzie miała aż takiego znaczenia, więc jakby finalnie na przykład właśnie w tym jak to mi coś... nie ma sprawy. Chcę wyłączyć. Jak ta postać wygląda, jednak wiesz, ma wkład jakby sporo osób. Czasem na przykład jest tak, że wiesz, że robisz postać, jakby zrobiłeś koncept, potem osoba robi 3D, a potem nagle przychodzi ktoś z działu technicznego i mówi, że czegoś się nie będzie udało zrobić. I wtedy czasem taka osoba też ma swoje rozwiązanie. Czasem na przykład trzeba wymyślić jakieś inne rozwiązanie, które by dalej wyglądało fajnie i jakby postać skończyła, jakby wizualnie sprawiała podobne wrażenie, ale jednak dałoby się na przykład to technicznie wykonać, nie? Bo to mhm. też jest... Zresztą takie na przykład rzeczy, ograniczenia techniczne, to są rzeczy takie, które się właśnie też uczy w trakcie pracy nad grami albo... Znaczy, bo to jest też taka rzecz, która... Okej, jakby pamiętanie o nich jest dość istotne, ale też często zamykanie się tylko w temacie takim, że okej, robimy tylko to, co możemy zrobić, też czasem jakby jest też niewykorzystaniem okazji, bo wiadomo, jakby czasem dział techniczny powie, że się czegoś nie da zrobić, a potem jednak ktoś coś próbuje puszować i się nagle okazuje, że jednak finalnie się udało zrobić i jednak coś wygląda fajnie. Po prostu wcześniej nikt po prostu nawet nie próbował co zajmować, bo się wydawało czymś jakby bardzo upierdliwym, nie zawsze po prostu trudnym, tylko czymś po prostu, czego ktoś na przykład nie chciał ruszać. Masz jakiś taki przykład konkretny? Zresztą teraz... Teraz nie przypomnisz sobie. Teraz sobie nie przypomnę, ale pamiętam, że na przykład... z takich tematów, które były dość ciekawe. Znaczy, bo na przykład mam przykłady jakby tematów, które jakby się przekładały na to, że mieliśmy jakieś ograniczenie. Na przykład zrobiłem projekt Kukuroliszka, który miał jakoś tam wyglądać, a potem finalnie się okazało, że na przykład nie jesteśmy w stanie ani użyć szkieletu od jednego potwora, ani stworzyć nowego, więc trzeba było po prostu jakby też koncept zaadaptować do innego szkieletu, co wpłynęło po prostu, bo finalnie jakby Króliszek powstał na szkielecie gryfa, czyli jakby to zmieniło w ogóle cały wygląd postaci finalnie. Jakby wrażenie może było podobne, ale potwór jednak wyglądał trochę inaczej przez to. Albo na przykład oryginalnie wiwerny w Wiedźminie 3 nigdy nie miały latać, tylko że w tym momencie została wprowadzona kusza i nagle ktoś stwierdził, że dobra, kuszy wykorzystujemy głównie pod wodą,
ale też do latających potworów, a potem się okazało, że jednak trochę tych latających potworów mamy za mało. Okej, więc wiwerny będą latać, ale już nie było na przykład czasu, żeby wrócić do modelu i na przykład powiększyć skrzydła, więc no. Finalnie wiwerna wygląda jakby latała za pomocą magii bardziej, bo jednak ta proporcje skrzydeł nie wyglądają jakby były w stanie ją unieść. No to ciekawy przykład. Muszę jeszcze raz zobaczyć, jak to tam wygląda, czy faktycznie masz... Te skrzydła są tak małe, że wiesz, że nie znaczy, są w stanie podnieść. To jest ja chyba w ogóle... jakiś... Musisz mieć jakąś konkretną powierzchnię w stosunku do masy, tak, ciała? No tak, ale też, wiesz, to nawet tak... Nawet nie wiedząc tego, jaka ta masa powinna być, jakby patrząc na potwora, jesteś w stanie powiedzieć, że coś jest nie tak, nie? To jest tak samo jak na przykład... Okej, nie trzeba być animatorem, żeby powiedzieć na przykład, że animacja postaci no, nie jest naturalna. Po prostu no, chyba, że po prostu... My jako ludzie po prostu się przyzwyczajamy do tego, jak się poruszają ludzie i też zwierzęta. Tak. I nawet pomimo tego, że na przykład nie wiemy, jak coś zanimować, to jesteśmy w stanie powiedzieć, że coś jest nie tak. Ja chciałem tylko powiedzieć, że zawsze możesz być wystraszony, jak wiwerna na ciebie leci i nie zwrócić na to uwagi, nie? Po prostu. Znaczy wiesz, bo to jest taka rzecz, którą może ja zwracam, znaczy to jest bardzo często tak, że są rzeczy, które jako jakby, wiesz, będąc zaangażowany w produkcję, zwracasz uwagę, no. A potem i ciebie bardzo jakby bolą, bo jakby uważasz, że nie wyglądają tak, jak powinny, a potem jakby gracz czy odbiorca finalny na przykład na to nawet nie zwraca uwagi, albo jakby osoby, które na to narzekają, są tylko takie jakby jakieś jednostkowe osoby. No. Bo masz bardzo duże w ogóle, wydaje mi się, chociaż pewnie są osoby w firmie, które pracują dłużej od ciebie i daj może się czujesz takim jednym z młodszych, ale 9 lat pracowania, to wydaje mi się, że to jest no, kawał roboty, nie? No jak, jest, to, znaczy, jak to oceniasz? Znaczy, ciężko mi powiedzieć, znaczy, jakby na pewno już się nie czuję jako osoba, która dopiero co zaczęła pracować. Wiesz, na pewno widzę, że się firma bardzo mocno zmieniła, bo jednak ilość osób, jaka teraz pracuje w studiu, w porównaniu do tego, co jak firma wyglądała, jak zaczynałem, to jest zupełnie inna sytuacja. Na pewno też studio się zrobiło po drodze bardziej jakby multinarodowościowe, bo jak zaczynałem, to było dosłownie paru obcokrajowców, jeszcze jednak głównym językiem wtedy w obiegu był polski, angielski to był bardziej tak jakby dodatkiem. A teraz główne takie jakby komunikacyjne tematy to się rozgrywają w studiu po angielsku po prostu, bo jest jakby taka ilość obcokrajowców w studiu. Więc to jest na pewno z jednej strony, wiesz, też fajne, nie? W sensie, jeżeli ktoś na przykład urodził się w Polsce, nie chce na przykład za granicę wyjeżdżać, a chce poczuć, jak się pracuje jakby w takim międzynarodowym studiu, no to mamy między innymi CD Projekt. Znaczy, no, teraz to wiadomo, że jest na przykład, wiem, że też w Techlandzie jest teraz jakby sporo obcokrajowców, więc to jakby się też zmienia, na przykład przez to, że w Polsce powstało parę tych projektów, jak na przykład Dying Light, właśnie Wiedźmin, no to Polska się pojawiła na mapie jakby w branży growej i ludzie tutaj przyjeżdżają też, więc też chyba, nie pamiętam, czy Infinity Ward, czy Treyarch otworzyli studio w Krakowie. Mhm. Co prawda bardziej techniczne, ale to dalej jest jednak praca przy Call of Duty, która jest jednym z najbardziej kasowych projektów na świecie, więc... No, to jest ciekawe, nie? Że ludzie chcą przyjeżdżać do Polski, nie? To jest takie dla osób, które mieszkały zawsze w Polsce, takie zastanawiające, nie? Tak się zastanawiasz, ale dlaczego akurat w Polsce, nie?
Są takie ciepłe miejsca, nie? Że po prostu nie trzeba chodzić w kurtkach i Ale to też, jest taki, taki motyw, że jakby w tej branży to jednak jeżeli ktoś szuka konkretnych projektów, no to trafia do różnych miejsc na świecie. No i, niektórym na przykład na pewno jakby to, że CD Projekt jest w Polsce, na pewno powoduje, że część ludzi jednak rezygnuje na przykład z opcji przyjechania. No ale ciężko mi powiedzieć. Znaczy, to jest na pewno też jest takich złożonych tematów, które też bardziej zależy od konkretnej osoby. No, zgadzam się. To już bardziej indywidualnie. Powiedz mi, to będzie takie trochę bardziej ogólne pytanie. Co cenisz sobie w pracy artysty? Dlaczego ten zawód? Trudne, nie? Czy wiesz co, bo po prostu wiesz, to też jest tak, że jak zaczynałem, no to jakby łatwiej było powiedzieć, że kreatywność i wiesz, taki... No. Bo to głównie na początku chyba się sprowadzało do tego właśnie, co można nawiązać do tego mojego pierwszego wspomnienia związanego z rysowaniem, czyli z tym rysowaniem tych dinozaurów, nie, że tworzysz po prostu jakiś tam swój świat. Nie? Gdyby to też taka rzecz, która mnie zawsze jakoś tam fascynowała, zwłaszcza jakby czytając jakieś podręczniki do papierowych RPG-ów i tak dalej, to też sobie jakby myślałem, jakby próbowałem wyobrazić jakieś konkretne światy i to rysowanie jakoś pomagało jakby w realizowaniu takich tematów, tylko wtedy jeszcze też na przykład jak zaczynałem, to nie wiedziałem tak naprawdę, jak wiele rzeczy jeszcze jakby w tym temacie nie umiem, jakby a teraz, gdy jakby mam trochę więcej umiejętności, to jednak trochę trudniej mi jest często do tego tematu podejść jak do po prostu do jakiejś fascynacji, tylko bardziej często to się sprowadza jakby do pracy, nie? W sensie na przykład jedną z takich rzeczy, które jakby przez to jakby samo konceptowanie, przynajmniej z mojej perspektywy zaczęło wyglądać, to na przykład trochę jednak to rysowanie takie tradycyjne, czy w ogóle też nawet takie na kompie, trochę odstawiłem jakby na bok, bo jednak właśnie to 3D też często się używa na przykład w fotobaszu do tego, żeby coś szybciej zrobić i potem się okazuje, że nagle tak sobie zdajesz sprawę, że no kurde, jednak nie umiesz rysować, nie? W sumie wydawałoby się to dość dziwne, ale to i tam na przykład do tego rysowania dla samej frajdy, nie? Próbuję to teraz jakby do tego w jakiś sposób wrócić, nie? To też jest tak, że to też nie jest czasem takie łatwe, oczywiste, bo mi się wydaje, że dzisiaj największym problemem to jest to, że jest masa takich rozpraszaczy, które jakby są zaprojektowane w taki sposób, żeby cię wciągać jakby w taką spiralę, jak na przykład wiesz, social media i Facebook. No, tak. Skrolujesz przez ten feed, dostajesz takie małe zastrzyki dopaminy, I trudno ci jest jakby to wyłączyć i zabrać się po prostu, otworzyć Photoshopa i coś zacząć rysować czasem, nie? Albo na przykład dla mnie też często jakby taką blokadą jest to, że nawet może chciałem porysować i to jest jakby, tylko problem jest jakby z czerpaniem z tego radości, bo jakby rysujesz coś i widzisz coś, że po prostu to nie wygląda tak, jakbyś chciał, żeby wyglądało. Nie ma tych takich małych zastrzyków, nie? Próbujesz wrócić do tego na ogół, nie? No tak, ale to też jest jakby taki motyw trochę inny, w sensie, bo tak naprawdę najłatwiej jest jakby jarać się, najłatwiej się cieszyć jakby z samego procesu w sytuacji, w której jakby tam wchodzisz w ten jakby taki motyw flow. A problemem jakby z tym jest to, że zazwyczaj jest to w takiej sytuacji, kiedy jakby ten challenge jest ani nie za duży, ani nie za mały i nie masz też rozpraszaczy po drodze. Moim chyba problemem jest też to, że za każdym razem jak
jak siadam do robienia czegoś, albo w większości przypadków, to po prostu od razu chcę zrobić coś, co będzie nie wiadomo jakim arcydziełem, albo próbuję się cudem świata. Albo próbuję się czegoś konkretnego nauczyć i wtedy ciężko jest jakby czerpać przyjemność z takiej sytuacji, bo po prostu tam jest więcej frustracji niż samej przyjemności, więc a też jakby na przykład przez ostatnie lata zauważyłem, że na przykład ja zacząłem często czerpać bardziej przyjemność z samego procesu uczenia się na przykład Blendera albo ZBrusha niż z tworzenia rzeczy i to się sprowadzało do tego, że zamiast jakby mieć jakieś projekty, które mógłbym skończyć, to zaczynałem po prostu maszę rzeczy, które miały głównie na celu nauczenie się czegoś i w momencie, w którym już albo rozwiązałem jakiś temat taki projektowy, który sobie postawiłem, albo nauczyłem się konkretnego tematu związanego jakby z danym softwarem, to po prostu traciłem zainteresowanie jakimkolwiek wykończeniem tego, bo jakby wydawało mi się zawsze często, że to jest jakby jestem w stanie to zrobić, a dwa, że to jakby często jest taka mniej interesująca dla mnie część jakby samego projektu. Na przykład dla mnie praca nad detalem to jest taka część, która mnie zawsze stosunkowo męczy. Nie? Znaczy z jednej strony lubię końcowy etap robienia ilustracji, a z drugiej strony bardzo ciężko jest mi się skupić na tworzeniu detalu. W sensie nie wiem, znaczy każdy na pewno ma trochę inne podejście i też w trochę innym momencie widzi na przykład finisz pracy. To też zależy na przykład od tego, jaki to ma styl. Ja jednak na przykład w wielu sytuacjach po prostu próbowałem na przykład tworząc koncepty, próbowałem robić po prostu zbyt realistyczne rzeczy i to sprowadzało do tego, że dokładałem sobie więcej roboty niż tak naprawdę powinienem, bo gdybym może trochę na mniej realistyczny styl postawił, to byłoby mi na przykład te projekty często łatwiej wykończyć. To są takie właśnie tematy, które na początku jak się zaczyna, to się o takich rzeczach nie myśli, a potem jak już się zaczyna pracować i nagle zaczyna się na przykład taka walka, czy robić coś tak, jakbym chciał, żeby zrobić, czy robić coś tak, żeby było jak najbardziej efektywnie. I to tak naprawdę często niektórym ludziom jest na przykład łatwiej, pewnie znasz jakiś taki balans, niektórzy po prostu znajdują swój jakiś jakby sposób na pracę, się go trzymają. Ja mam może ten problem, że jakby cały czas próbuję eksplorować i szukać jakichś rozwiązań, po prostu coś takiego mi najwięcej fanu sprawia. Sam ten początkowy... Znaczy niekoniecznie sam początkowy etap, ale też jakby eksperymentowanie jakby z samą techniką powstawania samego konceptu, nie? Bo tak naprawdę koncept można robić na wiele różnych sposobów. Można się ograniczyć tylko na przykład do Photoshopa i rysowania tego. Można dodać do tego tekstury. Można zabrać się na przykład od szkicu i potem jakby użyć fotek do zrobienia detalu. Można zacząć od fotobaszu i potem to podrysować. Można zacząć od rysowania i zrobić sobie wstępny szkic, potem przejść do ZBrusha i zrobić sobie bryły, wyrenderować to w jakimkolwiek opcie w stylu Keyshot albo w Blender i potem na przykład podrysować sobie w Photoshopie albo jeszcze właśnie nałożyć na to tekstury. Można spróbować jakby te tekstury już nałożyć na poziomie 3D. No i z tych takich rzeczy, które w jakiś sposób można do tego tematu podejść, jest po prostu cała masa. Ja na przykład też zacząłem na przykład robić rzeczy w taki sposób, że na przykład robiłem już coś w Photoshopie, ale jednak też ZBrusha wykorzystywałem do tego, żeby sobie tylko konkretny element jakby zaprojektować. Potem robiłem kitbash, jakby fotobash ze screenów już z ZBrusha, więc to też są takie rzeczy, które jakby też zależą od tego, jak komu się chyba wygodniej pracuje i jakby znalezienie takiego sposobu na swoją pracę, żeby jakby możliwie dawało ci jednak trochę przyjemności, ale też dawało jakieś efekty zadowalające.
Czyli mówisz, że ten jakby początkowa faza takiego workflow, nie? Mhm. Tak, tak? Znaczy, no tak, w sensie, no też jakby ten, właśnie może to też jest jakby taki mój problem, że bardzo często do każdego konceptu staram się podejść na tyle świeżo, że nawet nie robię go w ten sam sposób jak poprzedni. Znaczy, na pewno więcej miałem takich rzeczy, gdzie robiłem coś jednym sposobem w Wiedźminie niż na przykład w Cyberpunku, gdzie aby też tematy może też były na tyle zróżnicowane, że do każdego tematu było łatwo im podejść zupełnie z innej strony. Mówisz, że masz taki problem, że na przykład jak zaczynasz tą techniką, co już wcześniej robiłeś, to wiesz, gdzie ona cię jest w stanie doprowadzić. No i to jest właśnie dlatego zaczynasz od czegoś takiego, co po prostu jeszcze nie robiłeś, to jest taki eksperyment i próbujesz... Nie? Znaczy to znaczy z reguły jest tak, że jednak zaczynam w ten sam sposób, bo jednak są takie rzeczy sprawdzone, które gdzieś się zabierają, ale gdzieś po drodze staram się jakby szukać trochę innej rzeczy, bo też na przykład nie ukrywam, że czasem jest tak, że zabiera się za jakiś temat i po prostu masz blokadę i nie jesteś w stanie nic znaleźć, na przykład jakby próbujesz coś narysować. Ja bardzo często tak robiłem, że na przykład jeżeli gdzieś się zblokowałem jakby kreatywnie z tematem, na przykład siedząc w Photoshopie albo w ZBrushu, to starałem się jakby korzystać jakby z tego drugiego, żeby jakby trochę ten mózg odblokować i nie jestem w stanie dokładnie wytłumaczyć, jak to jakby z perspektywy takiej psychologicznej wygląda, ale mi to na przykład bardzo często pomagało jakby zupełnie inaczej myśleć o projekcie i gdzieś tam ten projekt jakby do przodu popychało. Taka odskocznia. No trochę tak, no pewnie często by... Nie odpoczynek, tylko jakby znaczy pewnie praca często w inny sposób. Wystarczyło na przykład zrobić właśnie sobie przerwę od projektu, no ale... Jak nie ma czasu. No nie za bardzo jest na takie rzeczy często. A powiedz mi, bo na przykład już nie, z tego co zrozumiem, nie prowadzisz już zajęć tam, gdzie prowadziłeś? Nie, jako nauczyciel. Nie prowadzę już. Ale też to powiedzmy, jak to dla ciebie wyglądało? Bo tak mówiąc jakby z tej rozmowy, że jakby właśnie lubisz jakby takie, tworzyć sobie takie odskocznie. I jak to wyglądało wtedy dla ciebie? Bo to też pewnie było jakiś inny typ pracy, prawda? Który znaczy... być może dawał ci jakby taki świeże podejście, nie? Z powrotem do drugiej, bo to były dwie prace naraz, nie? Znaczy, no były, znaczy to było tak, że z jednym z plusów to było tak, że to nie było jakby z jednej strony było ciągłe, ale nie było ciągłe, bo ja się głównie tego podjąłem ze względu na to, jakby byłem ciekawy. Chciałem postawić, jakby wyjść z takiej strefy komfortu, bo na przykład zwłaszcza na przykład jakby w szkole albo głównie w szkole nie miałem na przykład problem z takimi wystąpieniami przed ludźmi i jakby to był jeden z takich tematów, nad którym chciałem pracować, więc jakby to była okazja, żeby też coś sprawdzić. Kolejną rzeczą jest to, że tak naprawdę uczenie innych jest też jeden, przynajmniej z mojej perspektywy, ale też wiele osób to potwierdzi. Jednym z lepszych też sposobów na to, żeby się też samemu uczyć, bo trzeba sobie jednak tą wiedzę trochę uporządkować, żeby być w stanie ją przekazać innym. No i jakby te zajęcia miałem też w weekendy, a miałem coś takiego, że chciałem też zrobić coś jakby, co wydawałoby mi się produktywne, ale niekoniecznie byłoby tym, co robię jakby od poniedziałku do piątku, więc to jakby była taka idealny sposób na spróbowanie jakby czegoś innego i właśnie dalej motywowanie się siebie, żeby się też uczyć samemu. I zajęcia tam prowadziłem jakby chyba przez 5 lat, w sensie sam to po prostu minęło mi bardzo szybko, więc aż się sam zdziwiłem.
problemem było to, że jeżeli pracuje się na pełen etat i potem jeszcze prowadzi zajęcia, gdzie jakby ostatni rok miałem taki, że miałem zajęcia i w sobotę, i w niedzielę, co prawda co drugi weekend, ale to dalej jednak te weekendy gdzieś tam odpadają i chce się dołożyć jeszcze coś, jakieś inne zajęcie do tego, albo spróbować właśnie, bo jednak w tamtym okresie bardzo ciężko było mi znaleźć jakby czas, żeby jakby jakieś jeszcze swoje prywatne projekty robić. I no trochę ciężko, nie? W kwestii szukania jakby czasu, no po prostu musiałem jakby podjąć taką decyzję, jaką podjąłem i stwierdziłem, że sobie na razie jakby od uczenia przerwę zrobię. To nie znaczy, że do uczenia nie wrócę, ale pewnie wrócę, tylko na razie jeszcze nie wiem, kiedy tam jakieś pomysły są. To już raczej nie będzie powrót na uczelnię, bo tak jak mówiłem, na uczelni była taka sytuacja, że tam był wiele osób, które jakby były, zdarzały się osoby, które były sfokusowane na przykład na concept art, no ale też było też wiele osób, które po prostu musiały chodzić na te zajęcia, bo takim wypadło po tym, jak wybrały sobie specjalizację. Mhm. I ta sytuacja, w której ma się dużą grupę osób, czyli na przykład od 15 do 20 i trzeba poświęcać uwagę wszystkim, no to jednak jest trochę problematyczne. Na przykład wiem już, że wolałbym na przykład pracować z mniejszą grupą, gdzie mógłbym jakby pracować z ludźmi, którzy już wiedzą, że chcą robić coś podobnego, gdzie mógłbym też poświęcić takim osobom więcej czasu. Dla mnie taka sytuacja byłaby jakby najbardziej optymalna. I wydaje mi się, że za samych studentów też. No, to jest taki problem. Chyba w Stanach jest coś takiego, że każdy może sobie wybrać przedmioty, na które może chodzić i zbiera po prostu punkty, nie? Mm. Tak, żeby po prostu mu doszło, nie? Więc na niektóre nie musi chodzić, nie? Czy coś w tym stylu jest, no. Nie uczyłem się w Stanach, więc ja tak gdzieś coś słyszałem, no. I to jest zdecydowanie lepsze niż po prostu chodzenie na takie zajęcia, które ktoś nie ma jakby atencji do nich, nie? To jest i złe dla prowadzącego i dla tej osoby, która przychodzi na te zajęcia, nie? To no nikt, tak. Nikt z tego nie wyjdzie na plus, nie? No i też chyba jednym z takich rzeczy było to właśnie, czego nie lubiłem, to na przykład wystawianie ocen, nie? Przez to, że to jest jakby system szkolnictwa tak, jaki mamy, w sensie, gdzie z mojej perspektywy wystawianie oceny z tych tematów, no to jest dość problematyczne i to nie do końca powinno się na tym jakby opierać. Bardziej powinien być jakby student zmotywowany do tego, żeby się uczyć jakby konkretnych umiejętności, a nie żeby dostać konkretną ocenę, ale i to był właśnie problem, nie? Bo na przykład też czasem na przykład widziałem, że jak ktoś pracował na przykład na zajęciach, a czasem widziałem tylko finalną pracę, nie? I tak i z jednej strony widzę, że ktoś na przykład zrobił progres, a w drugim przypadku nie widzę na przykład tego, jak progres ktoś zrobił i czy w ogóle, czy po prostu był już dobry. Tak, no. Znaczy, bo zdarzały mi się takie sytuacje, że na przykład bo to też jest na przykład taki, mi się wydaje, problem, że jeżeli ktoś jest bardziej taki komunikatywny na takich zajęciach, to też łatwiej mu jest zebrać uwagę prowadzącego. Chociaż ja się starałem jakby rozmawiać ze wszystkimi. Mhm. No ale też mi się zdarzyło na przykład taka sytuacja, że dopiero na koniec zajęć dziewczyna mi pokazała, tylko fakt, że ona bardziej robiła ilustracje niż koncepty, i pokazała mi po prostu takie portrety robi i mi jakby szczęka opadła, nie? Bo wcześniej nawet mi nic nie robiła na zajęciach, nie wiem dokładnie dlaczego. Może jednak opowiadałem w nudny sposób i nie była tym zainteresowana, no ale jakby finalnie pokazała mi swoje prace i tak dalej i byłem pod wrażeniem. A też jakby na początku na przykład prowadząc zajęcia robiłem taki błąd, że chciałem jak najwięcej tematów wrzucić na zajęcia i po prostu bite 2 godziny ponad jakby cały czas mówiłem, jakby przekazując tematy, a zauważyłem, że tak naprawdę to się słabo sprawdza, jednak
trzeba ludziom dać jakiś taki konkretny temat i dać im jeszcze nad tym popracować, bo też, zwłaszcza jeżeli to są takie studia zaoczne, gdzie jeszcze ludzie pracują poza studiowaniem, no to też, a mają tych zajęć ileś tam, to też, jeżeli to są takie tematy zadane z zajęć na zajęcia, no to też, no nie oszukujmy się, większość osób po prostu, zwłaszcza które nie są jakby w temat wkręcone, no to takich ćwiczeń nie zrobi. No, no, no. No tak, w niedzielę sam wiesz, że samemu tobie było ciężko, a, znaczy, ja sam wiem, jak zadawałeś osobom w ten... Sam wiem, jak chodziłem do szkoły policjalnej, do warszawskiej szkoły reklamy i no i tam nie robiłem rzeczy z... tak jak nam zadawali, tylko po prostu głównie się człowiek skupiał na tym, żeby zrobić te projekty potem na zaliczenie i tyle. No to ten każdy pewnie czeka tam, co tam nowego wymyślisz, jeśli chodzi o formę nauczania, tak? Bo pewnie masz jakiś tam pomysł. Może to nawet nie są pomysły, tylko po prostu odzywały się do mnie osoby, jakby już z konkretnymi, albo z konkretnej szkoły, albo z pomysłem na temat i to się głównie chyba teraz to sprowadza do tego, żebym znalazł trochę czasu, żeby jakiś tam program sobie ustalić i to zaplanować. To takie stacjonarne wolałbyś prowadzić niż na przykład takie online? Znaczy to są akurat, to były obie te rzeczy, to były akurat rzeczy online, co mi akurat nie przeszkadza. Na pewno rzeczy online dają możliwość jakby większej grupie osób, bo jednak stacjonarne, no to jakby jeżeli to są jakieś pojedyncze warsztaty, które mi się też zdarzało prowadzić na przykład w ramach jakichś eventów, no to jeszcze okej, ale na przykład dojeżdżanie i dla mnie, i dla studenta na przykład też często no jest dość problematyczne, więc tak chyba jednak uczenie się online jest bardziej praktyczne. Też jakby sprawia mniej problemów z organizacją, bo jeżeli na przykład ktoś chciałby zrobić na przykład warsztaty, to trzeba najpierw mieć też dojście do lokalu. Fajnie było mieć już na przykład sprzęt, bo na przykład no, też włożenie laptopów i tak dalej, to też nie jest zbyt wygodna sprawa. No. Dobra, a jeszcze wracając na przykład do tego, co tak zaświeciły ci się oczy i mówiłeś na temat personalnych prac, prawda, które masz w planach, to możemy jeszcze porozmawiać chwilkę o tych, które przynajmniej wiesz. Ja tylko te kojarzę, które masz rzucone na ArtStation, nie? Znaczy ja mam tak po prostu masę rzeczy mam rozgrzebane. Nie mam jakieś tam pomysły. No i tak może to jest też mój problem, że jakby właśnie mnie bardziej jara sam ten proces jakby początkowy szukania pomysłu niż samo stworzenie pracy, nie? W sensie na pewno chciałbym jakby, znaczy to też jest może trochę kwestia mojego charakteru i braku dyscypliny, po prostu powinienem usiąść i po każdej rzeczy, którą jakby niby się nauczyłem, to nie czekać, aż będzie okazja w pracy, żeby to wykorzystać, tylko po prostu spróbować sobie samemu to przetrawić. No głównie, no też nie ukrywam, że to uczenie się, no to bardziej jest chyba kwestia tego, że przez to, że lubię robić różne tematy, a jednak ludzie w branży cały czas jakby idą do przodu, no to jeżeli ktoś się skupia na jednym temacie, to łatwiej mu jest się rozwijać tylko w tym temacie, jak się robi ileś tam tematów, no to jednak trzeba gdzieś tam próbować nadążać jakby z tymi wszystkimi tematami, bo to jednak trochę praca na przykład nad potworami, a praca na przykład nad takimi technicznymi rzeczami, to jednak to może są osoby, którym łatwo przychodzi jakby taka zmiana, ale ja za dużo takich osób nie widzę. Zazwyczaj na ArtStation są ludzie, którzy albo właśnie projektują postacie, albo projektują potwory,
albo właśnie bardziej takie techniczne rzeczy, czyli roboty, jakieś broń i tak dalej. Też na przykład też widać ten, że teraz jednak coraz więcej osób głównie takie rzeczy już projektuje w 3D, no bo to jednak tak produkcyjnie też ma trochę więcej zastosowanie. Zastosowanie. No znaczy, bo wszystko się sprowadza do, na przykład nie mówię, że na przykład rzeczy takie techniczne nie mogą powstać na zasadzie takiej, że jest koncept artysta, który rysuje i potem osoba, która to modeluje, ale w takiej sytuacji mi się wydaje, że takie osoby muszą się trochę bardziej rozumieć i trochę właśnie bardziej współpracować i ta osoba, która też na przykład modeluje jakby techniczne rzeczy, też musi mieć dość duże zainteresowanie na przykład techniczne, techniczno-projektowe i to tak naprawdę u nas często się zdarza, bo na przykład osoby, które modelują na przykład broń, no jednak trochę o tej broni powinny też wiedzieć, żeby nie strzelić jakiejś gafy na etapie modelowania, gdzie na przykład koncept artysta czegoś do końca nie wytłumaczył. Więc jakby wracając do tego, o którym zacząłem mówić, że jakby ja chyba się bardziej uczę tych rzeczy po to, żeby potem jakoś się wykorzystać w pracy i gdzieś tam ty za mało jakby tych projektów prywatnych robię, gdzieś tam ale mam nadzieję, że gdzieś tam w najbliższej przyszłości mi się uda znaleźć trochę czasu, żeby jednak trochę więcej prywatnych rzeczy porobić. Wiesz, to zawsze jest tak, że... Tak, może nie porobić, tylko skończyć, bo no. Robić to ja robię, tylko że niczego nie kończę jakoś ostatnio. No. Każdy artysta ma jakiś taki, wiesz, jak tam pewnie się uczyłeś, ma jakiś swój okres, nie? No. To twój teraz taki okres, to jest taki okres nauki, wiesz. Okres chyba nauki i zbierania pomysłów. Tak. No i potem to się, wiesz, przekłada później na jakieś takie konkretne efekty, nie? I ty nie jesteś w stanie teraz tego jakby zobaczyć do przodu, bo to jesteś zawsze, tak się śmieję, że można połączyć kropki, wiesz, ale do tyłu, do przodu tak ciężko, nie? Bo to nigdy nie wiesz, gdzie cię coś zaprowadzi, nie? Że akurat teraz masz taki pomysł, że dobrze ci się uczy, nie? Danych rzeczy, ale nie wiesz, gdzie ty to zaprowadzi, nie? Prawda? No tak. Zobaczymy. Na ArtStation masz kilka takich personalnych prac. Tam taka super praca Ava, tam prawda jest. Masz tam Harpy i ten cały... Znaczy jakby to jest tak kilka pytań naraz zadanych i możesz sobie wybrać. I tam też widziałem, że tworzyłeś Beyond Human, prawda? Był taki jakiś konkurs na ArtStation? Tak, było. I odnośnie tego, bo pewnie osoby, które słuchają, interesowałoby ich to, albo może nawet nie wiedzą, że takie rzeczy się dzieją na ArtStation. I jak to wyglądałoby, to tam dostałeś właśnie Honorable Mention, czyli po prostu masz tam tę pakietkę już tam na zawsze, nie? Na ArtStation. Jakbyś po prostu powiedział, jakie rady na temat tego, co to daje, wystartowanie w takim konkursie, jest jedna rzecz, a drugie, co byś podpowiedział, żeby zwrócić uwagę? To akurat to się chyba nawet trochę wiąże z tym moim tematem, problemem jakby niekończenia rzeczy, że jakby ten konkurs to była taka motywacja i taki bat nade mną, żeby coś skończyć w konkretnym terminie. I to chyba głównie jakby z tego powodu w tym konkursie wystartowałem. Jakoś udało mi się skończyć, chociaż jakby łatwo nie było, bo to był chyba miesiąc na zaprojektowanie jakby 10 postaci. No ja miałem przy tym dość sporo fanu, w sensie fakt, że czuję, że gdzieś tam mógłbym do tych postaci jeszcze wrócić i jakby ten temat pociągnąć do przodu, bo to właśnie jednym z takich tematów, który jakby kiedyś nigdy w ogóle nie brałem pod uwagę, że jakby miałem pomysł, robiłem jedną pracę, jak wychodziła słabo, to już temat zostawiałem i stwierdziłem, okej, nie wyszło. A dzisiaj jakby
Dużo łatwiej mi jest jakby podejść do tematu tak, żeby zrobić trochę więcej eksploracji, jednak popróbować porobić trochę więcej szkiców i też dać jakby takiemu projektowi trochę więcej czasu i poszukać jakby może pomysłów czasem albo jakichś rozwiązań jakby później. W sensie jakby nie jakby większość rzeczy, które zrobiłem prywatnie, które w jakiś sposób dalej akceptuję, bo na większość, które się robi jakby w jeden wieczór, to po prostu po jakimś czasie nie mogę patrzeć. No to większość rzeczy, które jakby akceptuję, jako, które wyszły jako w miarę fajnie, no to zazwyczaj powstawały jednak w trochę dłuższym okresie, gdzie byłem jakby w stanie jakby pewne tematy czasem przemyśleć albo przeanalizować jakby pracę. Jeżeli się gdzieś zacząłem, to po prostu zamiast właśnie szukać gdzieś innych rozwiązań, to po prostu coś zostawiłem na trochę i łatwiej mi było potem z dystansem na tą pracę spojrzeć. Więc na pewno też myślałem o tym, żeby spróbować do tych postaci z Beyond Human wrócić i może zrobić jakieś sceny, w których się coś dzieje i opowiedzieć trochę więcej historii z tymi postaciami. No ale to też jest taka rzecz, która mi przyszła do głowy, ale jakoś się nigdy jej nie podjąłem. Z takich rzeczy, które jakby ten konkurs na pewno daje, to też trochę nawiązanie do tego, co mówiłem wcześniej, czyli znajdowanie jakby odbiorców na Art Station. Jakby teraz jakby mi się wydaje, że to jest poza tematami, w których ktoś na przykład udostępni naszą pracę na przykład na Facebooku z linkiem do naszego profilu, to tak naprawdę te konkursy, zwłaszcza jeżeli się robi fajne rzeczy, a ma się problem na przykład ze znalezieniem ludzi, którzy by na przykład chcieli kliknąć ten przycisk follow, no to takie konkursy chyba są jednym z lepszych rozwiązań, bo wtedy te prace się non-stop przewijają, zwłaszcza, że każdy update powoduje, że nasza praca idzie do góry, więc ludzie tam często sprawdzają jakby co ludzie robią i przeglądają te wątki, więc jeśli ktoś na przykład robi fajne rzeczy, to też dostaje taką na przykład dodatkową widoczność na ArtStation, więc jeżeli ktoś chce sobie jakby konto na ArtStation zboostować, no to jest to jeden z, jakby też z rzeczy, które można zrobić. Te konkursy na ArtStation są stosunkowo regularnie, przynajmniej chyba ze dwa razy w roku. Co prawda nie wiem, jak to w tym roku, ale na przykład w ubiegłych latach na przykład był co roku konkurs związany z THQ. Można było wygrać złoty bilet na event, czyli po prostu wszystko było opłacone łącznie chyba z przejazdem. Więc tam też jakieś nagrody są, chociaż nawet ja nie pamiętam, jakie były nagrody podczas tego konkursu Beyond Human, bo mnie to akurat specjalnie nie interesowało. Ale co się dostaje za swoją ten? Ten Honorable Mention nie miał nic. Na pewno było tak, że chyba pierwsze miejsca miały chyba tą subskrypcję ArtStation. Aha. Jakieś tam dodatkowe rzeczy, już dokładnie nie pamiętam. No. Ale kurczę, no dużo, nie? Nie wiem, czy to dla ciebie jest dużo, czy mało, bo powiedziałeś, że 10 właśnie postaci w ciągu miesiąca. Jakie to było tempo? Znaczy wiesz, tam poza tymi postaciami trzeba było jeszcze sobie wymyślić historię i tak dalej, więc to jakby jedną z rzeczy, którą widziałem, że jeżeli ktoś nie kończył tego konkursu, to było coś takiego, że ktoś po prostu dużo czasu spędził na pisaniu historii, a potem jakby ograniczało go też jakby w samym jakby procesie projektowania. Na przykład ja sobie jednak jakby wymyśliłem jakiś konkretny zarys tej historii, a w międzyczasie też nad tymi postaciami pracowałem i gdzieś tam szukałem tych pomysłów razem z pisaniem tej historii, więc nie chciałem sobie czegoś wymyślić, jakby co fajnie brzmi, a potem jakby ograniczyłoby mi bardzo mocno możliwości wizualne tych postaci, bo jednak okej, często takie rzeczy można rozwiązać, tylko one bardzo często się powodują, że się tego pomysłu szuka dużo dłużej,
A ja właśnie próbowałem tych pomysłów szukać równolegle i jakby tak w historii i wizualnie. I też pracowałem nad tymi postaciami w miarę równolegle, gdzieś tam poza... No też nie ukrywam, że przy tych postaciach sobie jednak dość mocno też pomogłem z Ibraszem i tak dalej, jakby pozwoliło mi to jakby przyspieszyć cały proces. Więc też podczas samego procesu jakby powstawania tych projektów dużo się nauczyłem w kwestii tego, jak do takich rzeczy podchodzić jakby z Ibraszem. Te pozostałe prace, o które też zapytałeś, no to też były taka w sumie zabawa, w sensie robiłem coś bez konkretnego celu, tylko coś, co jakby wydawało mi się, że po prostu robiłem coś dla fanów bez konkretnego jakby kierunku, ani więc jeżeli coś na przykład po drodze mi nie pasowało, to zmieniałem, bo wiadomo, że to jest chyba taka rzecz, jakby pracując jako koncept artysta już się tak bardzo przyzwyczaiłem do dostawania konkretnych briefów, że czasem ciężko mi jest mieć jakby też radość albo jakby spróbować jakby narysować coś fajnego bez briefu. Bez briefu, więc to jest też taka rzecz, której jakby próbuję się teraz oduczyć. Zobaczymy. No też jakby są osoby, które jakby pracując jako koncept, chociaż to też się rzadko zdarza, ale jednak pracując jako koncept artysta jednak wolą jakby spędzać czas wolny nad czymś niezwiązanym z tematem, żeby jednak trochę dać temu umysłowi odpocząć, bo może wydaje się, że to jest taka łatwa i przyjemna praca, ale z drugiej strony jednak często jest jakby psychicznie dość męcząca. No, no to jest kreatywna praca, to tak w porównaniu na przykład do jakiejś takiej bardziej, nie wiem, że kopiesz coś, tak? Jakiś, to zabierasz to, wiesz, do domu, a łopaty nie weźmiesz, nie? Ze sobą, nie będziesz kopać. Znaczy, no to jest też taka rzecz, że bardzo często miałem także pomysły do projektów, które na którym pracowałem jakby w pracy, to mi przychodziły albo w drodze powrotnej do domu, albo tuż przed snem. Czasem się jakby nawet ogląda film i jednak ten mózg jakby gdzieś tam podświadomość dalej pracuje i szuka tych jakby potencjalnych inspiracji do tematów, nad którymi się pracuje. Więc... No. Więc to jest taka niekończąca się praca, jeśli chodzi, nie? O kreatywne. Praca, czy też chyba... Jednak też zależy, jak się do tego podchodzi, bo czasem są momenty, w których uważam to zajęcie jako bardziej praca, a są takie momenty, w których jakby, bo jednak jak patrzę na to, jakimi rzeczami się interesuję i jakby co pochłaniam jakby w wolnym czasie, no to jednak większość zajęć, które jakby nawet jak spędzam czas, no to jest jakoś tam z tą moją pracą połączona. Nawet jak wychodzimy na piwo ze znajomymi, to praktycznie głównie wychodzę na piwo ze znajomymi, którzy też pracują w branży, więc się też rozmawia o pracy. Więc tak naprawdę nawet nie wiem, czy jestem w stanie odpoczywać od swojej pracy, bo jeżeli nie pracuję, to na przykład gram w gry, ale to też jest tak, że jednak się... Analizujesz, nie? Więc... Kiedy coś takiego ostatnio robiłeś, co można to choć trochę powiedzieć, że to nie było związane z pracą? Teraz z dziewczyną mamy małego pieska, więc jakby jak się wychodzi z nim na spacer, albo na przykład chodziliśmy z nim do szkółki dla szczeniaków, no to chyba to. Chociaż to jest trochę takie, wiesz, zwierzę, jakieś, wiesz... Mogą być, wiesz, jakieś zwierzę do kolejnej edycji Wiedźmina, wiesz, i tak dalej. Nie, no, to tak akurat. Nie, no, to jest akurat taka rzecz, która nie jest jakoś specjalnie związana. No. No to fajnie. To się cieszę, że masz też chwilę odpoczynku od pracy i daje się to znaleźć.
Chociażby właśnie w wychodzeniu na dwór z psem, nie? Tak? Dobrze mówię? Tak. No to powiedziałeś teraz przed chwilą na temat tego, że poza tym, że nie odpoczywasz, to po pracy właśnie nie odpoczywasz i oglądasz jakieś filmy czy gry, prawda? I ja mam tutaj takie pytanie na temat właśnie z kategorii hobby wchodzimy i filmy, gry. Top 5 ulubionych. No. Oddzielnie filmy i gry? No na przykład. W sensie? Możesz wymienić mniej albo więcej. Znaczy, to jest ciężko mi jest jakby... Mam takie gry, które lubię, ale jakbym miał jakby... Na pewno nie jestem w stanie ich jakby ponumerować, która jest jakby moją bardziej ulubioną, która jest mniej. No tak. Jedną z takich gier, o których już wspomniałem, no to gry z serii jakby Baldur's Gate. No przy nich spędziłem po prostu masę czasu i chyba gry, które przechodziłem największą ilość razy. Tu już bym jakby też Icewind Dale też rzucił jakby w ten sam temat, praktycznie ten sam silnik i tak dalej. Jakby w ogóle ilustracje z intra do Icewind Dale'a i ilustracje Justina Sweeta i Vince'a Kovacsa, to były też takie rzeczy, które mnie bardzo mocno popchnęły jakby w tą stronę, w stronę tego, co robię dzisiaj jako pracę. Co jeszcze? Kurde, teraz mam akurat trochę pustkę. Pustkę w głowie, no. Ale to tam koło okna masz taką figurkę, którą możesz ci podpowiedzieć. Znaczy, Star Warsy na pewno to są taki temat, który mnie jakby jara, ale to nie są jakby moje chyba ulubione filmy, nie? W sensie ja bardziej chyba jestem fanem tego jakby stworzonego świata niż konkretnych filmów. No. W sensie na pewno jeżeli jest jakaś gra, na przykład fajnie mi się grało w ostatnią tą grę w Star Warsową Fallen Order, no ale nie jestem też jakby, zwłaszcza po tych ostatnich filmach, trochę mi jakby miłość do Star Warsów zmalała. No bo jak mi jakoś tam specjalnie nie podeszły, na pewno dużo bardziej wolę oryginalne albo jakieś tam spin-offy w stylu Mandaloriana. Nie są takie idealne, nie? Znaczy też moim zdaniem mają jakby trochę więcej klimatu, na przykład takiego, bo się wydaje, znaczy to jest też jakby... jakby dzielenie się opiniami w necie czy z ludźmi jest takie, wiadomo, każdy ma swoją opinię, ale dla mnie jakby te ostatnie filmy disneyowskie już, to były właśnie bardziej taki, Disney może też szukał jakby sposobu, jak zrobić, żeby te Star Warsy były jeszcze bardziej popularne, żeby jeszcze więcej zabawek sprzedać i tego typu rzeczy, no bo nie ukrywajmy się, jakby Disney głównie chce zarobić, a nie... Tak, i Baby Yoda bardzo dobrze trafił w gusta społeczności. Chociaż nie wyprodukowali chyba ten maskotki Baby Yoda, to zepsuli. Nie wiem, specjalnie nie... Nie śledzę. Na pewno jednym z takich filmów, które bardzo lubię, jest Księżniczka Mononoke. Jakby uwielbiam klimat z tego filmu. I ogólnie filmy Studia Ghibli, ale to jakby ten konkretny jest chyba jakby najbliżej memu sercu. I tutaj jakby też jakby łącząc to, na przykład jest taki gier, która jakby też jest jakby w kwestiach klimatu, moim zdaniem, jakby się gdzieś tam łączy, to jest Shadow of the Colossus, no bo jednak tam też klimat tej grze był po prostu niezapominalny, no w sensie jest taka, może to nie jest gra, którą jakby grałem dużo, ale jakby na pewno jedna z takich, które jakby zapada w pamięć. Z takich gier, które jakby na przestrzeni ostatnich lat zrobiły na przykład na mnie duże wrażenie, to była Soma. No bo
jakby to jest gra niezależna, która jeszcze jest w dodatku horrorem. Ona nie jest aż tak straszna, ale to, co w tej grze jest fajne, to tematy podejmowane jakby w tej grze, czyli jakby kwestie jakby ludzkiej świadomości i kopiowania jej do... Jakby, okej, okay, w sumie może już jakiś spoiler, więc jeżeli ktoś nie grał, to może się... Tak, przewincie o 30 sekund. No ale jakby właśnie jedna z takich gier, które jakby grałem wraz ze swoją jakby narzeczoną, w sensie jak ja grałem, ona oglądała, taki, jak to określić inaczej, ale jakby to jest jedna z takich nielicznych gier, gdzie jeszcze godzinę po skończeniu gry po prostu rozmawialiśmy o jakby temacie poruszonym przez grę. Mm-hmm. Czyli ta fabuła. Fabuła, no. W sensie wiadomo, może tam jakby są rzeczy, które są może niedopracowane w kwestii jakby gameplayowych klimatach i tak dalej. No ale jednak no, na mnie ta gra zrobiła jednak wrażenie. Na pewno jedną z takich gier, które mogę grać do tej pory bez żadnego poczucia znudzenia, to są Heroesy trzecie. Mhm. To jest gra, która się po prostu z mojej perspektywy... Dlaczego akurat trójka, nie? Ale jakoś to jest tak, że te inne tak mniej wciągają, nie? Jak to jest? Dwójka jeszcze może jest taki na drugim miejscu, bo reszta już tak... Już grałem w czwórkę, od czwórki się chyba zaczął ten moment, w którym się ludzie zaczęli trochę obrażać na tą serię. Zwłaszcza po tym, jak potem to Ubisoft przejął, to już się ta gra po prostu poszła w trochę innym kierunku. No a w trójkę dalej jakby są turnieje organizowane. To jest dość ciekawe, bo ta gra jest jakby... ile ma lat? 20? Ja pamiętam, że mi chyba pękła płytka i dlatego przestałem grać w pewnym momencie w nią. Znaczy nie, no to miał tak, że ja tą grę kupiłem po raz kolejny teraz chyba na GOG-u. No. Właśnie to jest fajne, że można sobie na GOG-u kupić często. Jakby ja wiele gier na przykład na GOG-u kupiłem głównie dlatego, że kiedyś w nie grałem i fajnie byłoby je dalej mieć w bibliotece, pomimo tego, że nawet teraz nie gram. No. Kod promocyjny. Znaczy no te gry na GOG-u też nie są jakieś specjalnie drogie, tam przez to są też promocje po prostu cały czas. Tak. Zapraszamy na GOG-a. Taka dawna reklama. Tak. Dla osób, które nie wiedzą, to kurczę, teraz zapomniałem skrótu, no. Good Old Games, chociaż teraz za bardzo się teraz GOG się tak bardzo nie reklamuje jako Good Old Games, bo już nie są wydawane tylko stare, dobre gry, ale też jakby nowe. Jakby ja o GOG-u też mówię, bo GOG jest też jednak częścią CD Projektu. No, tak, tak. I każdy, kto kupuje, kupi na przykład Cyberpunka przez GOG-a, to cała kasa pójdzie prosto do CD-pu. Tak, i wspiera artystów, takich jak ty. Więc zalecamy kupować przez GOG-a. Osoby, które jeszcze nie są w 100% przekonane, czy w MediaMarkt, czy w X.comie, to GOG. Zdecydowanie. Znaczy inna sprawa jest też taka, że na przykład na GOG-u często są gry, które gdyby GOG nie próbował jakoś wyciągnąć tych gier z odmętów zapomnienia, no to nie byłoby jakby nawet często możliwości kupienia, bo tam w bardzo wielu sytuacjach tam są jakby chyba Noclip zrobił jakby dokument o tym, jak to często wygląda, że tam jest często masa szukania, kto ma tak naprawdę prawa do niektórych projektów, gdzie jest kod źródłowy, czasem jest robiony w ogóle reverse engineering. No, że trzeba, żeby to chodziło, nie, w ogóle. No. Także to jest ogrom pracy, nie? Taki ciężko to, nie wiem, czy ludzie są w stanie to docenić, nie? Wydaje mi się, że z tymi starymi grami jednak trochę się łatwiej gra, jeżeli się w nie grało. Już kiedyś, nie? Już kiedyś, bo na przykład ja też do tej pory na przykład też w tym roku sobie przypomniałem Fallouta 2. To też jest jedna jakby z moich ulubionych gier.
Te nowe też lubię, ale na przykład te oryginalne jedynka, zwłaszcza dwójka, to są też jakby jedne z moich ulubionych gier. Mhm. No to pewnie już wymieniłeś 5-5. Wydaje mi się, że chyba trochę za mało filmów wymieniłeś, bo znaczy filmów. Gry to już było dużo. Ja tutaj nie liczę, ale ten. Ale czy z filmami być, że... chyba. No? Do filmów problem. Aż tak bardziej nie masz takiej miłości. Układam. Jakby są takie filmy, na przykład, które jestem w stanie sobie przypomnieć, które jakby lubię, które oglądałem na przykład parę razy, tak jak Blade Runner. Mhm. Albo jedynka, dwójka. Dwójka jest fajna, ale tak jakby dużo fajniej się oglądają na raz. Jakby mhm. Wydaje mi się, że w jedynce było dużo więcej takich motywów, które jakby widz mógł docenić, oglądając film drugi raz, bo mógł jakby jakieś detale pominąć. Mhm. A ten nowszy Blade Runner jednak jest fajny wizualnie, ale jednak tam nie ma aż tylu rzeczy, które można pominąć jakby podczas pierwszego oglądania, które można wyłapać, albo jakby jednak mhm. Przy drugim oglądaniu jednak, znaczy to jest oczywiście moja opinia, ale znaczy też może jednak się trochę momentami dłuży, no bo to chyba, nie pamiętam, on chyba z prawie 3 godziny trwa. Ten nowy, no. Może. Znaczy wizualnie jest po prostu świetny. No. Ale jednak też, wiadomo, pierwowzór to pierwowzór. Na pewno fajne jest to, że w tym nowym jest dużo jakby takich nawiązań do oryginalnego. To jakby dla... Znaczy to też może też jest kwestia taka, że bardziej zależy od osoby. No, to mi się wydaje, że jakby prowadzenie tego jakby wizualu w ten sposób, że ta jedynka, ona jest bardziej taka mroczna, że nie wszystkie rzeczy są takie, da się dostrzec, nie? Że w tych cieniach to też wynikało tak bardzo, bardzo często jakby z budżetu, że trzeba było po prostu te rzeczy ukryć, bo nie wyglądały za fajnie. No, a takie podejście, wiesz, takie nowoczesne, że masz kamery, które są mega ostre, każdy detal widać, wiesz, jak tam się przybliży na jakiś ząbek samochodu, to widać klamkę i tam... Znaczy mi się wydaje, że jakby właśnie w tym nowym Blade Runnerze wcale tego tak nie ma, że jest wszystko tak super ostre, że jest właśnie bardzo dużo takich rzeczy nagranych, że przecież tam jest też bardzo dużo na przykład miniatur, jeżeli chodzi o miasto i tak dalej, więc... I bardzo wiele na przykład setupów takich oświetleniowych jest bardzo podobnych do tego, co było jakby też w oryginalnym Blade Runnerze, bo jednak starali się uchwycić podobny klimat. Mhm. No to całe ostatnie miasto komputerowo generowane, nie? To mi robi taką po prostu, wiesz, wow, nie? Jak to jest po prostu było zrobione. Czy tam jakiś break, nie wiem, czy miałeś okazję jakieś breakdowny tam patrzeć. A czy z Blade Runnera odnośnie miasta? Mhm. No tam jest właśnie bardzo dużo makiet użytych. Mhm, też. W sensie takich, znaczy nie oglądałem breakdownów jakby z CG, w sensie, więc nie wiem, jak to... Znaczy... Mieliśmy taką, miałem okazję jakby oglądać prezentację jednego gościa, który jakby pracował przy, jakby był chyba texture supervisor, mhm. I opowiadał o tym, jak właśnie tam tworzyli te sceny w Las Vegas. No ale to też już tak jakby, jeżeli miałbym przytoczyć jakieś konkretne rzeczy, których opowiadał, to też ciężko byłoby mi teraz sobie przypomnieć. No ale to często robi wrażenie, jak się właśnie ogląda takie breakdowny, jakby jak się na przykład ujęcia zmieniały po drodze, bo to też często też wynika, czasem na przykład artyści zrobili coś, co wygląda wow, a potem jednak przychodzi reżyser daje feedback w ogóle, żeby zrobić coś trochę inną stronę. Więc. No, ale takie robienie takich makiet miast do filmów czy coś takiego, no to wielki szacun, nie? Bo to tyle pracy, nie? Takiej no to jest też taka rzecz, o której się
trochę szkoda, ale się jednak odchodzi, w sensie, no. że jednak się teraz więcej rzeczy robi w CG. Te rzeczy na pewno wyglądają coraz lepiej, ale z CG ciężko mi powiedzieć, jak to będzie za parę lat, ale jak się patrzy na przykład na starsze filmy, no to jednak się widzi, że te rzeczy się zestarzały. Nawet taki Jurajski Park, który miał te dinozaury zrobione jakby świetnie, no to jednak widać, że jest ta Uncanny Valley, że te tekstury, które tam, zwłaszcza jak się ma takie wersje jakby w wyższej rozdzielczości niż tam w PAL-u, no to widać tam, że te dinozaury już trochę odstają detalem od tego footage'u, który był nagrany na planie. Czyli te dinozaury jednak, nie? Jednak dinozaury takie duże piętno. Znaczy, no na pewno to był taka rzecz, która jakby no, na wczesnych etapach szkolnych dla mnie była taką rzeczą, której dużo myślałem i było taką jakby moją zajawką, a potem gdzieś tam mi to jednak minęło. Znaczy dalej jakby te tematy gdzieś tam się przewijają, ale nie przewijają w taki sposób, że po prostu rysuję dinozaury, tylko jakoś tam też chyba wpływają na to, że jakby to moje projektowanie potworów na przykład, to jednak jest też na przykład sporo wpływów jakby takich dinozaurowych jakby w tych moich projektach do Wiedźmina było, na przykład takie wiwernie. Fakt, że ona była częściowo inspirowana też strusiem. Mhm. No ale wiadomo też, nie każdy musi wierzyć w ewolucję, ale moim zdaniem, jeżeli ktoś chce się zająć projektowaniem potworów albo jakichś kreatur, no to jednak przeanalizowanie jakby tego, jak ta ewolucja zadziałała, jak się różne organizmy rozwijały, no to można bardzo wiele rzeczy ciekawych znaleźć. Bo tak na co dzień sobie nawet człowiek nie myśli, że osoba, która wierzy oczywiście w ewolucję, bo jak wspomniałem, teraz są osoby, które w to nie wierzą, a w sensie nie uznają jakby teorii. Jakby nie myśli o tym, że tak naprawdę to, że jesteśmy jakimiś istotami chodzącymi albo rozmawiającymi teraz sobie przez komputer, to się wydarzyło w momencie, w którym pojawiły się po prostu istoty w wodzie, które miały czaszkę, a potem wśród ryb, które tą czaszkę miały, pojawiły się ryby z żuchwą. I wiesz, na przykład do tej pory możesz znaleźć w wodzie ryby, które żuchwy nie mają. A masz też tutaj jakby nas jako taki jeden z tych ostatnich jakby elementów ewolucyjnych, nie? W sensie na przykład dla mnie to jest też super ciekawe, że jakby najbliżej jakby spokrewnionym z wielorybem jakby istotą jest na przykład hipopotam, co ma też jakby sporo jakby sensu, nie? Hipopotamy to też są istoty, które dość duże, które żyją głównie w rzekach, więc jakoś sobie możesz tam połączyć, że kiedyś miały wspólnego jakby przodka, który po prostu w dwie różne strony poszedł. Jeden stwierdził, że sobie zostaje w rzece, a drugi sobie poszedł popływać w oceanie. No. To są ważne, ważne rzeczy, nie? Dla osób, które projektują właśnie rzeczy podobne do ciebie, nie? Czyli te tak, takie potwory, bo tam bardzo dużo ma na przykład inspiracji można znaleźć, nie? W sensie nie zawsze jest miejsce, żeby wszystko wykorzystać, ale jakby jest wiele tam na przykład... Wiwerna, tylko że też pewnie musiałeś gdzieś pisać w to drzewo, nie? Znaczy no te, na przykład jak projektowałem wiwerny, też próbowałem na przykład wiesz, szkielet gdzieś tam zaprojektować, bo to też są jakby takie rzeczy, które są jakby dość istotne. Na przykład jednym z takich problemów to jest jakby tworzenie potworów, które mają dodatkową parę skrzydeł. Znaczy mają na przykład cztery kończyny i skrzydła. No bo jednak jakby ten szkielet, którym znamy i jakby układ mięśniowy, trochę tam nie ma miejsca na to, żeby gdzie by coś jakby dodać, żeby to miało sens, więc bardzo często to się kończy na tym, że te skrzydła są dodane w taki sposób trochę przyfejkowany. No. W sensie no wiadomo, że ja też na przykład specjalistami nie jestem, więc pewnie jeszcze jakoś by się te skrzydła i dodatkową parę mięśni
gdzieś tam do klatki piersiowej przyczepić, żeby te skrzydła jednak w jakiś sposób mogły na plecach istnieć. Bo to też jest jakby jedną z takich rzeczy, jak się patrzy na przykład na zwierzęta, no to ich wygląd głównie jakby jest spowodowany nie jakąś przypadkową rzeczą, tylko takimi funkcjonalnymi rzeczami, czyli na przykład ptaki mają dużo bardziej rozwiniętą klatkę piersiową głównie przez to, że potrzebowały tych mięśni do latania na przykład. A jeśli popatrzy na przykład na różnicę między kotem a psem, też się z pozoru tam dużych różnic nie ma, ale jednak różnice jakby w proporcjach mięśni sprawiają na przykład, że kot jest w stanie skakać dużo, dużo wyżej i dalej. I porusza się też trochę inaczej, więc... No. No to są takie rzeczy właśnie, o których ktoś, kto na przykład projektuje potwory do gry albo do filmu, też warto by było o takich rzeczach myśleć. A to gdzie szukasz takich rzeczy? Czy to na przykład kupujesz jakieś książki, czy w internecie? Znaczy, są głównie dzisiaj tak naprawdę bardzo często głównie korzystam z internetu albo jakby z artykułów, ale to są zazwyczaj takie rzeczy, że z jednego artykułu wyciągam jedną rzecz, z drugiego drugą. Oglądam też, jest bardzo dużo jakby filmów na YouTubie i to jest taka chyba najbardziej przystępna forma, bo ktoś coś tłumaczy, jeszcze jest w stanie to jakby zademonstrować. Jakby jednak trochę problem jest taki, że jeżeli na przykład się czyta o anatomii i ogląda tylko płaskie obrazki, no to czasem ciężko jest jakby zrozumieć, jak niektóre mięśnie są ułożone w przestrzeni, na przykład na ciele, więc jakby uczenie się z anatomii z płaskich ilustracji no, nie jest jakby, nie mówię, że się nie da, ale jednak jest jednak trochę utrudnione. Więc warto na przykład sobie nawet, dzisiaj wiesz, można nawet sobie wejść na strony, gdzie ktoś udostępnia skan kości z jakiegoś muzeum i sobie te kości obejrzeć z każdej strony, wiesz, w sieci, po prostu przez browser, który wyświetla model 3D, więc dzisiaj na przykład takie rzeczy są dużo bardziej ułatwione, w sensie tą wiedzę jakby łatwiej do niej dotrzeć. Największym problemem to jest po prostu, jak to wszystko wyselekcjonować na przykład. Albo jak dotrzeć właśnie do tych rzeczy, bo to jest właśnie bardzo często kwestia jakby umiejętnego szukania na przykład. Ale polecasz jakieś konkretne miejsca? Takie na przykład rełki? Z takich kanałów na YouTubie jest taki, który lubię, on się bodajże nazywa Ions. I on głównie skupia się na tłumaczeniu różnych istot, tudzież zwierząt, które jakby istniały na Ziemi na przestrzeni czasu, jakby kiedy się pojawiły, w jakich okolicznościach wyginęły, czym się charakteryzowały. Wiadomo, że na przykład czasem część z tych informacji to są jakby koncepcje, bo nie zawsze wszystko wiemy, na przykład jesteśmy w stanie znaleźć jako ludzie jakieś szczątki zwierzęcia i bardzo często to są rzeczy metod jakby prób i błędów, jakby jak interesowałem się dinozaurami, to w ogóle nie było mowy o tym, że ptaki wyewoluowały z dinozaurów, w sensie tylko tych, bo to też jest tak, że dinozaury tam mają różne budowy miednic i też na przykład taka jest różnica między, jakby ptaki też mają inną miednicę niż ludzie, więc tam są rzeczy, które jakby jakby wynikały też właśnie z tej ewolucji, jakby i też żeby tu się za bardzo nie zaplątać, bo już czuję, że się zaczynam zaplątywać w tym tłumaczeniu. Mówiłem o tym kanale na YouTubie. No. Jest też taki dość śmieszny kanał, który jakby z jednej strony podaje dużo informacji, ale robi to w bardzo taki rozrywkowy sposób, tylko nie pamiętam, jak on się nazywa.
gdzie gość prezentuje różne ssaki, zwierzęta i tak dalej, w taki sposób, jakby to były klasy z gry. I jakby tłumaczy, jakby dlaczego, na przykład jakby organizuje je w kategorii, no. Na przykład bierze koty i umieszcza je w kategorii od ES, w sensie czy od najlepszych do najsłabszych i wymienia dlaczego, nie? W sensie i tam też bardzo często jest bardzo dużo ciekawej wiedzy, tylko po prostu ona jest podana w taki sposób, że no jest często, bardzo często też zabawna, co jakby też jest jakimś sposobem na uczenie, bo czasem łatwo jest zapamiętać jakąś śmieszną informację, znaczy może nie śmieszną, ale jakąś informację, która przy okazji jest przedstawiona w zabawny sposób. No, że jest taki element też zabawy, nie? Znaczy, no bo chyba jest problem chyba ze szkołą jakby taką, przynajmniej w Polsce na pewno, że trochę często są te rzeczy jakby przedstawione w taki sztywny sposób i no, dzieci często jakby ciężko jest znaleźć jakby fan w uczeniu się, bo przez jakby sposób, w jaki to jest wszystko podawane i no ale to może tylko moja opinia. Nie no, wiesz, no jak na przykład masz godzinny wykład i ktoś powie w międzyczasie jakiś pięć żartów, nie? To nagle cię tak wybija, nie? Z tego transu, że już masz spać, nie? Że o kurczę. Ale nudy, nie? Coś tam, nie? Tak jakby bardziej z tego, że to jest takie jedno długie, nie? A tak to jest takie poprzerywane, nie? Takimi no tak. Smaczkami. Powiedz mi, umawialiśmy się na 2 godziny, nie? I już, już minęły 2 godziny. Znaczy nie, jeszcze na razie możemy jeszcze pociągnąć, jeżeli masz jakieś tam pytania do... Mam. Tak. Bo ty też mówiłeś na temat tego flow, że jak wejdziesz to flow podczas tworzenia, to fajnie się rysuje. Tylko ciężko jest wejść. Tak dobrze rozumiem? Mm-hmm. Czy masz jakieś takie sposoby na przykład na wejście we flow? Czy to jest po prostu bardziej takie... Znaczy, ja jakieś mam, ale to jest też bardzo uzależnione od konkretnej osoby. Jedną z takich, w ogóle z takich ciekawostek, niedawno oglądałem jakiś dokument o ludziach z Osaki, bodajże, bo ktoś badał, to jest jedno z takich miejsc, gdzie jest jedna z najdłuższych żywotności i się okazało, że jedną z rzeczy, które te osoby podawały jako źródło swojego jakby dobrego stanu jakby umysłowego i szczęścia z życia, jakby, które też w ich mniemaniu sprawiało, że były tak długo w stanie żyć, to było właśnie to, że przez cały czas jakby raz, że żyły wolno, czyli jakby to życie było takie bardziej, jak to wytłumaczyć, w sensie nie ma takiego pośpiechu jakby, że się jedziesz do pracy i tak dalej, tylko po prostu cieszysz się z każdego momentu, idziesz do ogródka, pracujesz w ogródku i te osoby też właśnie wspominały o tym, że bardzo często jakby wchodziły w taki stan mikroflow, czyli jakby każda rzecz, którą jakby wykonywały w dniu codziennym, która wydawała się prozaiczna, jak na przykład praca w ogrodzie, no to właśnie powodowała, że jakby wchodziły w ten stan. To pozwalało im jakby też się skupić tylko na tym temacie. No. Jakby mi bardzo często jakby w kwestii wchodzenia w taki stan pomaga słuchanie czegoś bez konkretnego skupiania się na tym, co słucham. W sensie, czyli na przykład do tego bardzo często działają rzeczy, które albo już słuchałem wcześniej i pamiętam, albo rzeczy, które totalnie czasem są bez sensu, ale lecą w tle tylko po to, żeby mój mózg gdzieś tam wszedł na ten
konkretne tory. Muzyka tak na mnie do końca nie działa, bo bardzo często puszczając sobie w tle muzykę, zamiast się skupiać bardziej, to po prostu bardziej się skupiam na muzyce niż na... Znaczy może niekoniecznie na... bardziej się skupiam na muzyce, ale generalnie nie powoduje to tego samego efektu. Na pewno muzykę mogę sobie puścić w momencie, w którym właśnie mam wykonać pracę, która już nie jest zbyt kreatywna, tylko bardziej jest taką rzeczą powtarzalną, czyli na przykład jeżeli muszę jakiś właśnie pracować nad jakimiś detalami, gdzie już wiem, wszystko mam ustalone w pracy i tylko mam te takie detale, które może niekoniecznie sprawiają mi dużo fanu, jakby mam po prostu rozpracować. To jest... Takie renderowanie, nie? No. A w innym czasie sobie puszczasz podcast Rozmowy z Mistrzem i tam tak. Coś tam gadają i... Znaczy nie, generalnie jak słucham podcastów często pierwszy raz, to bardzo często jakby staram się skupiać. No wiadomo, że bardzo często też sobie właśnie puszczam w tle do pracy, więc no czasem się zdarza, że po prostu zamiast skupiać się na słuchaniu, to się skupiam na pracy, ale bardzo często też na przykład te same podcasty zdarza mi się właśnie słuchać po parę razy, więc no. W przeciągu tak, tych... O kurczę, oni coś takiego mówili? Niemożliwe. Na pewno też jakby wyrzucenie też jakichś innych rozpraszaczy. Komórkę przez okno. Nawet nie, ale takie tematy nawet tego, że wiesz, że na przykład ktoś wstaje i na przykład zaczyna pracować będąc głodnym, nie? Wiadomo, w sensie każdy ma trochę inaczej, ja mam akurat tak, że po jakimś czasie mi ten głód przechodzi i wtedy już o nim nie myślę, ale jeżeli na przykład jestem głodny i wiem, że powinienem coś zjeść, to nie będę nawet próbował się jakby skupiać na pracy, no bo wtedy jakby cały czas będę o tym myślał, więc jakby niekoniecznie ma wtedy sens jakby wkręcanie się w tą pracę aż tak konkretnie. Wiadomo, że to nie jest zawsze, nie zawsze masz możliwość jakby wykonania tych wszystkich jakby rozpraszaczy po drodze w stylu jakby to sprzątania mieszkania i tak dalej, no bo wiadomo, że wszystko dookoła może być takim rozpraszaczem, bo zależy do osoby. No. Czasem na przykład, jeżeli się pracuje w studiu, no to też się nie wyeliminuje wszystkie rozpraszacze. Czasem przychodzą ludzie do kogoś obok i muszą o czymś pogadać, więc to też są takie rzeczy, które niektórych mogą wybić z rytmu. Czyli jak teraz w trakcie pandemii, to najpierw jesz śniadanie, a potem musisz posprzątać, co jedzą i dopiero jak wtedy... Nie, no aż tak to nie. Żeby nie przeszkadzać. Ja akurat jestem taką osobą, która właśnie nie ma jakiegoś super porządku, bo ja na przykład bardzo często mam tak, że mam jakiś artbook położony na biurku, bo jakby takie rzeczy, które są dookoła mnie też wpływają też na moją kreatywność. Ale to są takie jakieś takie rzeczy, które masz na biurku i one cię inspirują? Znaczy wiesz, na przykład często... bo akurat artbooków trochę mam i po prostu już za samego faktu jakiegoś pobudzenia swojego umysłu po prostu tak kreatywnie sobie często zdarza mi się jakieś rzeczy przeglądać, no bo też czasem po prostu się przegląda rzeczy w sieci, ale jednak ja też lubię takie obcowanie jakby jeszcze z fizyczną formą książki. No. Odnośnie książki i to wiem, że ostatnio miałeś okazję, nie? Coś tam rysować do takiej hardcover, tak? Dobrze mówię. Tak, do hardcover. To nawet chyba już do drugiej też już też robiłem ilustrację, więc... Bo na dwójkę ma wyjść, tak? Tak, do dwójki była jakoś niedawno, była kampania na Kickstarterze. No i to od momentu jakby zakończenia kampanii do wyprodukowania książek i rozesłania, no to jednak trochę jednak schodzi. Więc chyba jakoś w tym roku pod koniec będzie też tak samo jak w tamtym roku była. No, akurat to była taka, znaczy trochę też taki przykład projektu, który zrobiłem bardziej
z ciekawości, bo takie tematy, które są poruszane w tej książce, a tam są tematy takie bardzo seksualne poruszane, to nie jest też temat, który jakoś nie specjalnie jara, ale zgodziłem się w ogóle na to, znaczy zgodziłem, bo jakby ktoś to jakby jest, organizuje jakby ten projekt, no. Zapytał, czy nie chciałbym wziąć w nim udziału i w momencie, w którym się zgadzałem, to myślałem, że to trochę inny projekt będzie, trochę potem przemęczyłem z tematem, no ale jakoś to w sumie w miarę fajnie wyszło, bo tam jednak pomimo tego tematu jednak tam jest dość sporo ciekawych ilustracji z fajnymi pomysłami, bo są jakby różne stylistyki i tak dalej. Bardzo dużo artystów, nie? Też tak. Kolektywne takie, nie wiem, czy coś takiego jest innego, że tak dużo artystów tworzy taką jedną rzecz. Znaczy tam widziałem, że po tym właśnie hardcoverze pojawiły się jakby takie książki kopie, w sensie, że ktoś ten podobny temat poruszał też w grupie ludzi. No, takich inicjatyw kolektywnych jednak trochę tam też widziałem, bo też była jedna książka, nie pamiętam jak ona się teraz nazywa, ale właśnie z potworami, bardziej takich horrorowych klimatach. Ja też na przykład brałem udział w takiej książce, którą produkował nie pamiętam wydawcy, ale generalnie książka była o konceptarcie i poza tym, że były prace i wywiady, to były jeszcze też wywiady. Tam bardzo często jakby każdy miał okazję podzielić się jakimiś swoimi poradami co do tego, co do branży, więc jakby to była taka książka, która właśnie może być właśnie ciekawą pozycją dla początkujących. I na pewno gdybym, znaczy ja ją mam, więc było przez to, że przy niej pracowałem, ale gdybym zaczynał, to pewnie bym taką książkę chętnie kupił. No to polecamy serdecznie, tylko teraz jeszcze znaleźć tytuł i ten, ale to w internecie, jak ktoś tam dobrze poszuka, to będzie łatwo znaleźć, nie? Tam. Znaczy to może blisko. Jeszcze po rozmowie po prostu podeślę. Dobra, to będzie w komentarzach pod odcinkiem. Jeszcze mam takie pytanie odnośnie narzędzi, z których lubisz korzystać. Pewnie ten arsenał się ciągle zmienia, tak jak tam mówisz, że dużo eksperymentujesz. Co aktualnie wchodzi w skład twojego toolboxa? Znaczy, trochę to inaczej wygląda w pracy, trochę inaczej w takich rzeczach, które robię po pracy, bo w pracy korzystam głównie dalej z Photoshopa, z ZBrusha, z Keyshota, z Blendera. No. Z Gimpa. Gimpa akurat tak średnio mi podszedł, w sensie Photoshop jaki nie jest, w sensie te kolejne update'y może nie są najlepsze, ale jednak już się tak przyzwyczaiłem do tego narzędzia, że jakoś ciężko byłoby mi się przesiąść na coś innego, chociaż ostatnio z takich rzeczy, które jakby po pracy używam, to zacząłem korzystać jakby z Procreate'a na iPadzie i w sumie w miarę fajnie się na tym pracuje. Korzystałem kiedyś, wtedy mnie to nie przekonało, bo jednak było czuć, że jednak trochę tam narzędzi brakuje, a teraz tak naprawdę chyba bardzo pozytywnie byłem zaskoczony, ile narzędzi tak naprawdę w tym Procreate teraz jest i że już jest takie uczucie, że to jest po prostu narzędzie do pracy, w którym normalnie można pracować. Z takich rzeczy, które się niedawno zacząłem uczyć, to zacząłem się uczyć Unreala, w sensie uczyć. Ciężko, znaczy trudno nawet z uczeniem, bo tak naprawdę sam interfejs z tego silnika był na tyle jakby intuicyjny, że bardzo łatwo jakby takie podstawowe rzeczy jakby ogarnąć. Wiadomo, że są takie trochę niuanse, na przykład jeżeli ktoś chce ustawić sobie jakby światło wolumetryczne i tak dalej, że ciężko jest to tam znaleźć, bo przez to, że to jest silnik, to jednak są rzeczy robione na różny sposób są fejkowane i w zależności od tego, jakie chce się osiągnąć efekty,
to trochę inaczej trzeba je tam zrobić. Przy okazji próbowałem się trochę nauczyć blueprintów. Jednak to jest trochę skomplikowany temat i jeszcze się nie będę podejmować zrobienia gry samemu. No. Z takich rzeczy, których też lubię korzystać, jest na przykład szkicownik, ale to bardziej jest takie miejsce dla mnie. A to jest jakiś taki program, gdzie to można kupić? A czy co? Szkicownik? W sensie nie skupiam się w szkicowniku na robieniu finalnych prac, tylko bardziej na eksploracji i robieniu takich jakby po prostu szkiców. Masz jakiś swój ulubiony szkicownik, w którym lubisz rysować? Nie, akurat jeżeli chodzi o szkicowniki, to po prostu używam jakichkolwiek. Tak naprawdę często im tańszy, tym lepszy, bo mniej się czuję taką presję, że trzeba każdą stronę wykorzystać. Ja akurat na przykład lubię rysować po prostu długopisem. Jakoś z ołówkiem się pożegnałem dość dawno i bardzo rzadko teraz korzystam z ołówka. Ostatnio chyba na jakichś zajęciach z rysowania modela byłem. To też się od już jakiś czas nie... Ale z tego powodu, że się łatwo rozmazuje, czy... Znaczy akurat jakby jeżeli rysuję w szkicowniku i szukam, robię jakieś eksploracje, wtedy nie staram się rysować rzeczy poprawnie, a jeżeli rysuję modela, no to jednak długopis ma ten swój problem, że jeżeli rysujesz coś, co jest, gdzie starasz się rysować więcej niż linią, to często jeżeli masz na przykład jeszcze problemy na przykład z formą i tak dalej, gdzie ja często jeszcze mam, no to dużo łatwiej jakby poprawić rzeczy ołówkiem. Czasem można coś po prostu zetrzeć albo no, to są zupełnie trochę inne narzędzia, nie? W sensie rysowanie długopisem jakby długopisem rysuję przede wszystkim w taki sposób, jaki jest mi wygodnie, a niekoniecznie staram się być poprawny i to jest chyba głównie ta różnica, dlaczego mi się długopisem dobrze rysuje w szkicowniku. Gdybym próbował coś narysować w konkretny sposób, to wtedy z długopisa raczej bym nie korzystał, bo jeden błąd i trzeba już kombinować. No tak jest, ale to z drugiej strony, wiesz, jakby ja też zastanawiałem się, dlaczego na przykład długopis, czy to jest kwestia tego, że to jest takie narzędzie do generowania pomysłów, że nie jesteś w stanie cofnąć, nie? Że jakby musisz narysować nowy pomysł, a nie grzebać w jednym, nie? Wiesz, co znaczy ja często nawet tak rysuję, że po prostu sobie rysuję jakieś przypadkowe linie i z tego wyciągam po prostu rzeczy, więc to jest... Znaczy wiadomo, że tak można też tak i ołówkiem rysować, nie? Ale... No, ale nie masz Ctrl Z, to jest tak trochę inaczej niż w pracy na komputerze, nie? No... Taka odskocznia, nie? to powiedziałeś, że z Photoshopa korzystasz, ze szkicownika? Z iPada, Procreate'em, z Blendera, z ZBrush'a, z Keyshot'a. Też do renderowania trochę Marmoseta czas używałem, ale to było takie bardziej w kategorii eksperymentów. Teraz tak naprawdę Blender mi tego Marmoseta zastąpił. Unreal. Też korzystałem trochę z Fusion 360, ale jednak, bo to jest akurat takie ciekawe narzędzie, które pozwala zrozumieć jakby takie podejście techniczne do produkcji i projektowania elementów, bo to jest program, który powstał, to jest program CAD-owski, który powstał generalnie do produkcji elementów. Więc jakby on wymusza projektowanie tych elementów w taki sposób, jak one będą produkowane też, więc tylko problem jest tego typu, że w kwestii generowania pomysłów i takiego wstępnego projektowania, to jest jednak dość powolne narzędzie i wymaga jednak trochę czasu, żeby jakby jednak coś w tym programie stworzyć. Na przykład jeżeli chce się stworzyć jakby koncept broni, no to jednak dużo szybciej byłoby po prostu zrobienie jakiegoś blockoutu szybkiego w ZBrushu albo w Blenderze, czy w jakimś innym softcie,
i potem jakby podmalowanie tego w Photoshopie, niż jakby próba zrobienia tych detali już w Fusion. A nawet powiem szczerze, że nawet niektóre rzeczy byłoby może łatwiej w ZBrushu zrobić, zwłaszcza, że teraz w ZBrushu są booleany, które może nie robią najlepszej siatki, mhm. ale jednak do takiej koncepcyjnej pracy spokojnie wystarczają. Że jakby masz ten element totalnie w 3D, ale i tak osoba, która w 3D no. będzie dalej to robić, to będzie musiała to wymodelować od zera. Tak, znaczy z Fusion też jest taki problem, że tam jest trochę... Mesh się eksportuje, nie? Tak, w sensie tylko ten mesh po prostu jest triangulizowany, nie, to, więc... To nie jest polimodel, nie? Nie, to nie. Jest co innego totalnie, nie? No ale to też na przykład te programy, które wymieniałem, to też tak w sensie pokazuje, jak bardzo się w ogóle branża konceptów zmieniła na przestrzeni ostatnich lat. Kiedyś wystarczył Photoshop, a dzisiaj mhm. tak naprawdę bardzo często to 3D jest, zwłaszcza w dużych studiach, wymagane. W sensie wiadomo, że są też jakby takie projekty, gdzie wystarczy na przykład tylko rysunek, zwłaszcza takie, które są stylizowane, ale coraz częściej właśnie się wykorzystuje w pracy koncept artysty też i 3D. No. ZBrush to jest taka rzecz, która jest jakby takim klasycznym narzędziem do tego, nie? Jest, znaczy też sam Pixelogic po prostu już mhm. jest takim standardem na rynku, jeżeli chodzi o pracę produkcyjną, postacie i tego typu rzeczy. I przez to, że mają politykę darmowych upgrade'ów, no to zaczęli szukać kolejnych nabywców, więc coraz więcej jakby narzędzi i udogodnień w ZBrushu się zaczęło pojawiać jakby w stronę właśnie konceptowania i to jest w sumie też fajne, bo na przykład przed Dynameshem w ZBrushu, no to trochę ciężko było osobie, która nie zna się na modelowaniu w ogóle coś porządnego, znaczy może niekoniecznie porządnego, ale trzeba było sobie zaplanować tak siatkę modelu, żeby ona wszędzie tam, gdzie chce się detal zrobić, starczyła, więc trochę trzeba było zaplanować, gdzie będą jakby konkretne detale, a teraz jest tak, że wstępną bryłę można sobie robić jakby dość długo i z tego Dynamesha korzystać cały czas i program nam tą siatkę po prostu tak rozkłada, żeby ona była równa na całym modelu i wtedy możemy sobie to już na etapie detali spokojnie na tym pracować, a jeżeli wcześniej nie zaplanowaliśmy jakby poligonów tam, gdzie chcielibyśmy mieć, no to trzeba było sobie albo zrobić retopologię, albo jakoś kombinować inaczej. To jest znacznie fajniej. A jeszcze na przykład z takich rzeczy to jak właśnie przerzucasz się na iPada, to powiedzmy Photoshop Procreate, a jeszcze, nie pamiętam jak się nazywa ten program, przepraszam, ale jest też taki właśnie program, gdzie po prostu możesz sobie rzeźbić. Znaczy to mi właśnie w sumie Marcin podsyłał, ale jeszcze jakoś nie miałem okazji. No. Musisz sprawdzić. Musisz sprawdzić, bo to tak widzę, że po prostu to jest jedno z twoich dwóch narzędzi takich, które tam i to mogło być ciekawe. Jeszcze na ArtStation masz wymienione After Effects, DAZ Studio i Nuke. No to z Aftera i z DAZ-a, znaczy z DAZ-a w sumie też mi się zdarza korzystać po prostu, żeby mieć jakąś bazę modelu, ale teraz w sumie to coraz rzadziej, bo zawsze jakiś tam sobie stary model wrzucę do ZBrusha i po prostu pracuję na nim, więc do tego DAZ-a za często nie potrzebuję pracy. Bazujesz jakby na swoich takich modelach, rzeczach, no. Wcześniej zrobiłeś. A z Aftera i z Nuke'a to głównie korzystałem jakby w poprzedniej pracy, więc jakby trochę też powinienem to już wyrzucić, bo to bardziej wynika z tego, że od dawna nie update'owałem jakby profilu, bo jakby jeszcze coś tam pewnie pamiętam w Afterze i w Nuke'u, ale tak naprawdę na co dzień już nikt z nich za bardzo nie korzystam. Mhm. Poza tym teraz też na przykład takie podstawowe rzeczy do animacji są takie, jak w Afterze, są prowadzone też w Photoshopie, więc spokojnie sobie takie bazowe animacje można i w Photoshopie zrobić. Mhm.
No, rozumiem. Dobra, ja powoli chyba już Będziemy kończyć. będę kończył. Dokładnie. Ja ci bardzo dziękuję za obecność i za taki też długi czas, dziękuję. Że miałeś tyle czasu w swoim dziękuję grafiku. Też dzięki za rozmowę. Przepraszam, jeżeli byłem zbyt chaotyczny w swoich odpowiedziach. Nie no, wszystko okej. Okay. Ja po prostu wiesz, nie mogę ci przerywać. Nie? To ja też chcę tutaj z jednej strony kierować rozmowę, ale nie chcę ci przerywać, bo wiesz, to ty się znasz bardziej niż ja na tych rzeczach, których chcesz opowiedzieć, prawda? No ale też jakby też może też za bardzo byłem self-centered i momentami mogliśmy nawiązać więcej rozmowy. Nie, no w porządku. Może w przyszłości jeszcze uda nam się porozmawiać. Jeśli oczywiście będziesz chciał. To jak najbardziej. No to się bardzo cieszę. Także no to dziękuję ci bardzo za dzisiaj i miłej pracy. Odpoczywaj. Dzięki. I do zobaczenia kiedyś. Do zobaczenia. Cześć. Cześć, cześć.